To, co mnie jara w tym tak bardzo mocno, to jest to, kiedy czytam sobie badania dotyczące tego, że rzeczywiście, tak jak w kontekście psychoterapii, wiesz, jeszcze do niedawna mówiliśmy, że to jest tylko takie powiedzmy poznawcze narzędzie, behawioralne. No, coś tam sobie z kimś przegadujesz, zmieniasz wzorce zachowania. Mhm. Ale okazuje się, że to jest realnie narzędzie neurobiologiczne. Medytacja czy. Yy... Właśnie psychoterapia to są narzędzia, które realnie są w stanie morfologicznie, funkcjonalnie na różnych poziomach, od komórek po wiesz, nawet cząsteczki sygnałowe, zmieniać nasz mózg. Milczysz? Jest, Nic nie się masz, nie odzywasz. Absolutnie, z, ze swoimi gdzieś tam współziomkami tego odosobnienia, bo zazwyczaj jest to grupa. Co do zasady, tak formalnie powinno być, że piszemy sobie coś tam na kartkach, ale wiadomo, czasem ktoś tam gdzieś się wiesz, szturchnie czy coś, ale staramy się utrzymać to milczenie i taki szacunek też do innych uczestników. Czyli Więc... rzeczywiście się nie odzywacie. Nie, nie ma się... tak, że ktoś się wyłamuje i tam idzie choć na chwilę. Na no na właśnie, ruch. to się wiesz? czasem zdarza tam w pokoju, ale staramy <laughs> się nie... Tutaj od razu obalimy mit, że nie używamy całego mózgu. Używamy, tylko określone rejony w określonym momencie, bo tam się za dużo dzieje, za dużo trzeba ATP, energii, glukozy, żeby cały mózg był używany. Widzimy to na zdjęciach neuroobrazowania, czy na takich tekstach z glukozą, że dane rejony się aktywują. W spacer poprawia kreatywność i takie tak, tak zwane myślenie dywergentne, czyli myślenie różnicowe. Czyli jesteś w stanie wymyślać kilka różnych opcji na coś, czyli po prostu kreatywność. Taki MacGyver zmiana, ci się włącza. Dokładnie. wychodzę, jak mi się nie chce, albo nie mam jakiegoś takiego problemu powiedzieć już, że jest dla mnie tłumacz. Wiesz, w sensie dbaj o, o swoje zasoby i o swój dobrostan. To jest... Uważam, że to nie jest nic złego powiedzieć, że są seri Możemy się... już zacząć? No Możemy pewnie. o tym gadać? Możemy. Tak, ja staram się wychodzić i mówić, ale ja po prostu przestałem wychodzić i w ogóle. Mhm. Więc w ten sposób sobie z tym poradziłem, natomiast tak, no czasami, no wiesz jak to jest, jak się gdzieś wyjdzie i jest tyle bodźców, tak. to po chwili człowiek jest przygnieciony zwłaszcza Mamy jak jest... i słyszysz wszystko i ja trochę też tak mam, że nie wiem, czy powiedzieć, że z tym walczę, ale odkąd gdzieś tam zaczęłam bardziej pracować z uważnością, czy wiesz, z wyciszaniem się takim, no to szczególnie po doosobnieniach medytacyjnych tak miałam, że wiesz, jak w tym filmie z Melem Gibsonem, gdzie słyszał wszystkie kobiety. Mhm. Nie, nie pamiętam tytułu, ale... Po jak, słyszę... myślą, co, jak co myślą kobiety tak, czy coś tak, takiego? Tak, tak, mhm. że słyszę, co się dzieje gdzieś indziej, i to pewnie jest problem, jakiś mój łapania fokusu, ale też jestem przygnieciona, jak jest tak dużo dużo wszystko wszędzie naraz, nie. Myślisz, że są ludzie, którzy tego tak nie słyszą? Wszystkiego co się dzieje dookoła? Myślę, że tak. I to jest w ogóle kwestia właśnie takiej. Tego tunelu dopaminowego i uważności, tego, żeby w ogóle w spektrum autyzmu, na przykład, jest tak, że nie potrafimy skupić się na jednym takim ostrym czymś, albo z kolei skupiamy się bardzo mocno, jesteśmy wyspecjalizowani. Teraz mocno ogólniam, ale wyspecjalizowani w jakiejś dziedzinie, jesteśmy w tym zajebiści. Ale potrzebujemy silnego bodźca, takiego tak, zainteres tak, zainteresowania. Tak, tak, mhm. A tak, to jesteśmy, no mamy po prostu taką, skaczemy po tematach i też, no, nasza uwaga poznawcza nie jest taka, jak powinna być. nie, to tak właśnie. Tak, ale zauważyłem, że słuchacze tego podcastu prawdopodobnie mają tak samo, jak my, bo często się ich pytam, czy, czy im to przeszkadza, że skaczę z gośćmi po mm -hmm. tematach? I oni mówią, że nie. Ja sobie wymyśliłem, że oni po prostu w swoim mózgu też żeby tak skakali, więc to niech to jest żaden problem. I pewnie zbiera się taka grupka ludzi, którzy są tak wtedy właśnie lekko w stronę ADHD albo autyzmu i im to odpowiada po prostu. Albo też wiesz, bo ich, żeby tą uwagę utrzymać. A czasami tak ze studentami, właśnie jak nie wiem, siódma, ósma godzina zajęć mija. To totalnie switchuje na coś innego, albo żeby gdzieś tam pobudzić. No bo jednak mózg, jeżeli coś jest jednostajne i cały czas nawet zajebiście ciekawe na początku, no to możesz trochę stracić ten fokus, nie? Więc ważne, żeby sobie dawać takie jakieś, nie wiem, bodźce czy piki takiej uwagi, więc nawet możesz zmieniać temat, czy nie wiem. I studentom, i samemu sobie. I samemu sobie, tak, no totalnie. On, powiedz mi o tych odosobnieniach, bo już o tym słyszałem o Ciebie w podcaście, u Ciebie w podcaście, w którym byłaś gościem, i mhm. to brzmi bardzo ciekawie. Nigdy nie byłem. Jak, jaka w ogóle jest tego idea, o to chodzi i jak się czujesz po? Mhm. Od nie jest wiele, i tak jakby ja odniosę się akurat do, do tych, w których ja biorę udział, czyli jestem buddyską buddyzmu zen, chociaż tak naprawdę cała przygoda z bud przygoda z buddyzmem od takiego filozoficznego podejścia u mnie zaczęłaś po prostu od medytacji. Gdzieś tam zaczęłam sobie iść w to głębie. I jest to dla mnie pewnego rodzaju druga duchowa, ale też myślę, że bardzo mocno filozoficzna. Jakby buddyzm Zen to jest naprawdę taka praktyka umysłu, czystości, jasności, klarowności, nieprzyczepiania się do rzeczy. Zresztą całe mindfulness z tego się wywodzi. że Kabat-Zinn to jakby zapożyczył to z buddyzmu. Mm -hmm. I te odosobnienia, w których ja biorę udział, to są zazwyczaj trzy, czterodniowe. Kiedy zdarzyło mi się wziąć udział w takim tygodniowym, um, tygodniowej części tak zwanego kjolcze. Na tak. cały tydzień jesteś odosobniona w jakim zakresie? No w takim, że y, milczysz. jest nie masz, się nie odzywasz. N, absolutnie. Z, ze swoimi gdzieś tam współziomkami tego odosobnienia, bo zazwyczaj jest to grupa y, co do zasady, tak formalnie powinno być, że piszemy sobie coś tam na kartkach, ale wiadomo, czasem ktoś tam gdzieś się wie, szturchnie czy coś, ale staramy się utrzymać to milczenie i taki szacunek też do innych uczestników. Czyli Więc... rzeczywiście się nie odzywacie. Nie ma tak, się... że ktoś się wyłamuje i tam idziecie choć na chwilę. Na no właśnie, to się, wiesz, czasem zdarza tam w pokoju, ale staramy się nie. I właśnie to też jest ważne, że w tym pokoju, kiedy tam dziewczynki z dziewczynkami, chłopcy z chłopcami, sobie śpimy wszyscy na podłogach, na materacach. Ja w ogóle kocham taki klimat, po prostu kocham. No to staramy się utrzymać tą ciszę. Staramy się nie patrzeć na siebie, nie patrzymy sobie w oczy, gdzieś każdy chodzi po prostu, żeby być taki, w takim mocnym wglądzie do siebie. No i ta medytacja, akurat którą ja praktykuję, chociaż teraz pewnie do tego przyjdziemy, też jestem zakochana w medytacji bodyskan. ale ta medytacja w zazen, czyli siedzenie w zen, to jest medytacja, która no tak naprawdę samą mantrą, mantra to jest jakby coś, co tego, powtarzasz sobie. Co powtarzasz lub mantra to tak naprawdę oznacza chronić umysł. To mhm. może być wszystko co osłania twój umysł od przyklejania się myśli, od wchodzenia w jakieś, wiesz, ciągi myślowe, analizowanie tych wszystkich rzeczy. Czyli jak powtarzasz sobie jakąś mantrę, to jednocześnie nie możesz się skupić na niczym innym i to ochrania twój umysł. Tak, tak jak na przykład, nie wiem, w religii chrześcijańskiej tym może być modlitwa. Jak ostatnio sobie tak myślę, to w wielu wielu religiach jest coś takiego, co po prostu, czy to może być modlitwa, czy różaniec, czy wiesz, po prostu w buddyzmie na przykład może to być nie wiem, śpiewanie sutr, ale na przykład w buddyzmie zen jest tak, że nie wiem, pracujesz do, mówisz sobie czysty umysł, albo powtarzasz sobie nie wiem, albo po prostu do takiej pustki. No i takie odosobnienie wygląda yy, też dla mnie bardzo fajnie, bo jestem człowiekiem rutyną. Yy, oczywiście też z rutynami jest tak, że są super i działają na nas, jeśli nas nie zniewalają. Czy jest... jesteś człowiekiem rutyną? Jesteś, jesteś tak naspidowana, jeszcze jesteś w stanie trzymać rutyny? <grym> tak, jestem naspidowana, kiedy wiesz, jest jeszcze jakiś temat i mogę się wyrazić, no to kocham, yy, ale staram się trzymać jakieś, wiesz, rutyny, czy no nie wiem, elementy mojego dnia, które powiedzmy wyznaczają mi coś. Lubię w ten sposób funkcjonować, to mi jakoś tak, nie wiem, porządkuje w pewnym stopniu dzień. Natomiast mówię do momentu, w którym nas to nie zniewala, czyli też czasami odpuszczamy i jakby żyćko się toczy, jest spontan. Ale na tych odosobnieniach rzeczywiście jest tak, że dzień jest bardzo mocno wyznaczony i podzielony przez, nie wiem, 5.30 albo czasem nawet 4.45 jest pobudka, jest po prostu dzwonek, czy dźwięk moktaka, czyli takiego uderzenia drewienka o takie drewniane coś i jest to sygnał na pobudkę. Później robi się 108 pokłonów, i to są pokłony, jakby zostawiające. Takie zwykłe pokłony? Takie... takie pokłony, powiedzmy, możesz to robić na. dotykając głowy, czy głową ziemi, czy, czy rękami, czy możesz po prostu nakręczka. się kłaniać, tak? Tylko to są pokłony, jakby zostawienia twojego ego. To jest takie po prostu, wiesz, selfless trochę. No nie? To też nie jest tak, że. Oczywiście można mieć różną ideologię, ale nie chodzi o to, że kłaniasz się czemuś. Tylko po prostu zostawiasz coś. Zostawiasz coś i to też jest taka praktyka. Można się w to tak wkręcić w taki sposób, że te pokłony są dla ciebie sposobem medytacji w ruchu. Mm -hmm. Więc zaczyna się od takich pokłonów, później jest praktyka medytacji, czyli tego siedzonego zazen. I to jest różnie, różne są okna. Po 30 minut, 60, 90. Sze 30, 60, 90 medytacji. Czyli tak, siedzenia tak. takiego po prostu ciągiem, powiedzmy. No i to są takie. Okna w ciągu dnia masz medytację, później masz czas wolny, jest praca zen. Czyli na przykład pracą zen dostajesz i to też jest bardzo fajne zostawienie jakichś uwarunkowań i tego, że nie będę tego robić. Ja przeważnie jakieś belki. Hmm. dostaję takie zadanie, wiesz tam. Przed, Do, dostajesz czy bierzesz sobie? Dostaję. Albo nie wiem, jakieś okno musisz mieć, po prostu skupiasz się i robisz totalnie czynność w takim wyłączeniu z uważnością. Robisz tylko to. I tak z, z nikim z tym nie możesz... ego już przy tych porze. Tak, okłanach. i tylko to robisz. I przyznam szczerze, że jak ja wychodzę z takiego odosobnienia, to z dużo większą zajawą w ogóle sobie, nie wiem, sprzątam w chacie, coś tam robię, bo sobie wkręcam, że to jest, to jest moja praca takiej pełnej uważności. Mhm. Teraz się skupiam na tym, teraz to robię, głowa mi tam staram się, żeby nie wędrowała, więc to wyrabia we mnie jakieś takie inne podejście i, i lepsze usposobienie do robienia rzeczy, których nie lubię. Mhm. A na przykład, nie wiem, nie lubię wieszać prania. To sobie biorę to spokojnie, myślę, że to jest taki czas tego mojego, wiesz, odpoczynku głowy. No i jest ta praca zen, mamy znowu jakieś tam kolejne rundy medytacyjne, jest obiad, kolacja. No generalnie kręci się to w ten sposób, że łącznie dziennie siedzi się około 8-9 godzin medytacji z przerwami na, nie wiem, właśnie masz spacer czy, czy jakieś tam inne praktyki. I to jest to odosobnienie. I dla jakichś ekstrawertyków to jest po prostu najgorsza trauma tak. chyba, co? Myślę, że wyłączenie telefonu i w ogóle wyzbycie się tej możliwości kontaktu, co ja na przykład uwielbiam i zazwyczaj mojemu mężowi Maćkowi mówię, że zostawiam mu tylko telefon na przykład do kogoś albo w razie jakiejś pilnej sytuacji się odezwę, ale zazwyczaj wyłączam ten telefon. I to, jest, to jest wspaniałe. Później wyjście rzeczywiście po tygodniu czy nawet po tych czterech dniach to jest dla mnie taki game changer, jeśli chodzi o wiesz, przebodźcowanie i przestymulowanie. Nie masz tam takich jakichś momentów, że chcesz się wyłamać, albo że to dla ciebie bardzo trudne, czy po prostu jesteś tak wkręcona w ten proces, że przez te wszystkie dni medytujesz sobie na spokojnie Oczywiście, i się że mam. delektujesz? I ja były chyba trzy sytuacje, że po prostu chciałam uciekać, i wiesz, już pakowałam wszystko, swoje, swój śpiworek <laughs> i mówię, nie, co ja tu robię, jest sobota, piękna pogoda. W ogóle macie gdzieś tam sobie biega po lesie. I to jest ten moment, który jak przejdziesz i dwa razy mi się tak zdarzyło, że raz ból po prostu fizyczny, nogi mi już. Piekły mnie uda od, od siedzenia, od w ogóle od tej praktyki. Yy, więc raz ból fizyczny, mówienie, no po prostu wychodzę. I rozmawiałam tam z jednym z mnichów, który prowadził wtedy mm, tę medytację. Czyli wtedy się yy. już mogłaś odezwać i by trzeba było przegapić? Powiedziałam tej na tej rozmowie, że chyba wyjdę, czuję, że to nie jest ten moment. On powiedział, po, oczywiście zrób tak, nie idź na praktykę, pójść do pokoju, prześpi się, bo to też w ogóle wbrew pozorom takie siedzenie w medytacji cały dzień. Ja padam o 19.30. Męczące. To jest tak, że męczące, jest się zmęczonym, zresztą pobudka też jest przed piątą. I on powiedział, prześpij się, nie schodź na praktykę, zobacz, wstań rano, zobaczysz. I rano nagle wstajesz, jeżeli pokonasz jakby tą walkę w sobie, nogi nie bolą. W ogóle jakieś nie wiadomo co się stało i siedziałam i wytrwałam od środy do, do niedzieli. Raz miałam tak, że wyszłam wcześniej o jeden dzień, bo miałam zajęcia ze studentami, więc... Musiałaś. Musiałam, ale oczywiście, że zdarzają się takie momenty, że już po prostu tak jestem umęczona... I to jest właśnie ta praktyka. To jest dla mnie ta praktyka, kiedy tak bardzo twój umysł chcecie od tego odwieść, kiedy przychodzi ci tych miliard myśli, nie jesteś w stanie, wiesz, rzeczywiście puścić tego wszystkiego, to za każdym razem, jak zauważasz tą myśl, że ona przychodzi ci dokucza masz chaos, to dla mnie to jest właśnie ta uważność. Uważność na te myśli, które przychodzą, bo to jest w moim odczuciu wielki mit, że medytacja to jest, wiesz, siedzisz w lotosie z malą, piękna muzyka, kadzidła i ty masz czysty umysł jak niebo i nie, nie. Przynajmniej tak, jak sobie czytam o tym i rozmawiam z ludźmi, w tym wszystkim chodzi o to, żebyś to zauważył, zauważyła i puścił. Czyli masz ten chaos, masz ten mętnik, ale myślisz sobie. Niektórzy ludzie jestem... mówią, że to jest tak, jakbyśmy mieli taki scroll filmu i po prostu sobie scrollujesz. ten oglądasz film. Oglądasz to, mhm. ale się do tego nie przyczepiasz i, i zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest projekcja. Właśnie to wymyśliłam, właśnie to narysowałam. Za chwilę może tego nie być, to jest moja myśl. Nie przyczepiam się do tej myśli, puszczam to. I mi na przykład bardzo mocno w takim. Ucieleśnieniu, że to jest tylko myśl, jestem tutaj, pomaga ten powrót do oddechu. Pomaga takie poczucie. Zresztą w buddyzmie mówimy, że to jest takie hara, takie centrum. I w medycynie chińskiej, w Czygongu, który też praktykuję, wiem, że z Pauliną Danielak o tym rozmawialiście. No, chodzisz też po kole? Też chodzę po kole <grym> i robię te dziwne rzeczy, i kiedyś wiesz, <grym> powiedział, Jezu, yes, ja wolałabym teraz zmachać ketlem, a nie chodzić po kole, ale no bardzo myślę, że o tym też pogadamy. Chciałabym bardzo dużo to w moim życiu robi. W każdym razie jest jakoś, że to centrum mamy tu związane z oddechem. Oddech to jest w ogóle no tchnienie, dech, dusza. I mówię, ja jestem, wiesz, naukowe mam podejście. Właśnie, samszaki, to jest najciekawsze, żeby było tak właściwe, to nie zaczęliśmy tego podcastu od przedstawienia, sobie to, czym się zajmujesz. Jesteś naukowcem, doktor Janna Podgórska, jakby masz gruby background naukowy w neuroscience i jednocześnie bardzo interesują cię te medyta medytacyjne mhm. i buddystyczne, buddy, buddyjskie klimaty, więc to jest mega bardzo. ciekawe. Tak, no, Jakby myślę, że w ogóle nasza naukowość i też ja uwielbiam, już kocham PubMed, ja jestem chora, jak nie poczytam sobie jakiejś publikacji w ciągu dnia, uwielbiam wyciągać wnioski, wykresy, liczby, jakby. ale no jakby po pierwsze musimy mieć wielki szacunek do tego i świadomość, tutaj takie trochę metamyślenie, myślenie o myśleniu nie ogarniemy świadomości, do tej pory tego nie ogarnęliśmy więc dla mnie dużym takim zuchwalstwem jest i takim właśnie tutaj się trochę zgadzam z profesorem Draganem właśnie z tym, że człowiek myśli że jest taki genialny i my wszystko już posiedliśmy, my nie rozumiemy elementarnych rzeczy, które się dzieją w naszym umyśle, czym jest ja, czym jest ego, czym jest świadomość. I jak powstaje świadomość. Dokładnie. I ja też na ten temat już sobie myślałam, gadałam, też się cały czas czaję, żeby zrobić jakąś taką, wiesz, mięsistą audycję z kimś, kto zajmuje się badaniem świadomości, bo jest tyle paradoksów w nauce, w biologii, że wiesz, rodzi się człowiek, e, był taki przypadek, hmm, chyba Brytyjczyka, to w The Lancet było opublikowane, który, no, praktycznie większość Powierzchni jego czaszki, czyli mózg był tak spłaszczony pod taki monolayer kości, on cierpiał na wodogłowie. Mhm. Okazało się, że praktycznie nie ma tam tych podstawowych struktur, albo były bardzo spłaszczone, które umożliwiałyby mu. Normalnie, mhm. dokładnie, funkcjonowanie wiesz, poznawcze. Gość pracował sobie w firmie, miał stosunkowo wysokie IQ, poszedł do lekarza z bólem nogi. Okazało się, że mózg tam dosyć dziwnie wygląda. A wiesz, a my ciągle się czepiamy. I sama mam taki mindfuck, no bo uczę ludzi, czegoś... Czyli każdy się normalnie funkcjonował, tak? Tak. Nie, tak. nie miał żadnych problemów. Nie. przyszedł z bólem nogi. I chodzi o to, że szukamy, wiesz, tu może w korze przedczołowej, tu może w klaustrum, to w muszczku, tu coś. Nie wiemy, gdzie ta świadomość drzemie. I dla mnie, właśnie to, co pokazują te mądrości wschodu, bo to można nazwać różnie, wiesz, filozofią, ideologią, duchowością, to jest to, że nie wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć, i dużo w tym jest tego co nauka teraz stara się udowodnić i weźmy sobie na tapet chociażby medytację czy mindfulness, nie? Że kiedyś po prostu ludzie to robili, tak było od zarania dziejów, gdzieś tam praca z umysłem. Taoizm, konfucjonizm, to wszystko co dawało jakby podwaliny, też miało znaczenie w buddyzmie Zen, to my teraz to zaczynamy opisywać cyferkami. Bo na 100% było tak, że był okres, kiedy medytacja to było szamaństwo i mówili na no to różne jakieś, Oczywiście, oni tam medytują. Że tak. I wiesz, i w zależności myślę, że w jakim w jakiej kulturze, w ogóle w jakim środowisku, co było tym jakby naszym takim udomowieniem, czyli sposób, w jaki jesteśmy wychowani, co kulturowo gdzieś tam jest nam wdrażane, to dla innych ludzi medytacja znaczyła coś innego. I teraz to, co mnie jara w tym tak bardzo mocno, to jest to, kiedy czytam sobie badania dotyczące tego, że rzeczywiście, tak jak w kontekście psychoterapii, wiesz, jeszcze do niedawna mówiliśmy, że to jest tylko takie powiedzmy poznawcze narzędzie, behawioralne, no coś tam sobie z kimś przegadujesz, Zmieniasz wzorce zachowania. Mhm. Ale okazuje się, że to jest realnie narzędzie neurobiologiczne. Eric Kandel, wspaniały naukowiec, zawsze polecam studentom książkę Zaburzony Umysł. Erika Kandela, bardzo pięknie opisywał to, że medytacja czy yy, właśnie psychoterapia to są narzędzia, które realnie są w stanie morfologicznie, funkcjonalnie na różnych poziomach, od komórek po wiesz, nawet cząsteczki sygnałowe, zmieniać nasz mózg. Czyli. Jakby sposobem pracy umysłu, no bo medytacja i psychoterapia to jest raczej działanie umysłowe. Nie myślisz, że wtedy wpływasz sobie na korę. Mhm. Umysł? Ponieważ on, on umysł jest wytworem mózgu. Wpływasz umysłem na mózg, coś tam się zmienia, i ten mózg zaczyna tworzyć inne projekcje, reagować w inny sposób, nie wiem, mniej impulsywnie, lepiej odbierać rzeczywistość, być bardziej kreatywnym. I to dla nas dzisiaj jest takie, wiesz, rocket science, że my jesteśmy w stanie to zobaczyć, opisać, podpinając ludzi do różnego rodzaju sprzętów neuroobrazowych, czy nawet nie wiem, badając poziom jakichś czynników, które powodują, że neurony lepiej rosną. I myślę, że oczywiście ludzie, którzy potrzebują tego ugruntowania, udokumentowania na papierze, coraz chyba. Bardziej będą udobruchani, bo no naprawdę na MIT nawet takie badania też były robione, czy właśnie John Kabat-Zinn, który swoją drogą jest i był naukowcem biologiem molekularnym, założył ten Instytut Redukcji Stresu, na podstawie którego całe mindfulness jakby się też stworzyło, czyli ta praktyka MBSR. Mhm. A um, mogę wrócić jeszcze do tego odosobnienia, bo to mm -hmm. mnie, bardzo mnie interesuje, jak wygląda um, medytowanie przez 8-9 godzin. Mm -hmm. Czyli po prostu sobie siedzisz cały czas i starasz się obserwować te myśli przez 8-9 godzin. W... w tych przerwach. To nie jest tak w medyca... chyba w takich odosobnieniach wypasanowych, yy, to też jest jakby wywodzi się z buddyzmu, ale. I może to jeszcze dodam tylko, że na takie odosobnienie, czy właśnie wypasane, czy odosobnienie w buddyzmie zen, mogą przyjść osoby kompletnie świeckie, mogą przyjść osoby, wiesz, agnostycy, ateiści, ludzie, którzy kompletnie nie utożsamiają się z daną doktryną, ale też na przykład mamy księdza, który przychodzi i sobie medytuje. To jest dla mnie fantastyczne, to jest jakaś piękna koherencja po prostu połączenia pracy z głową. Um, więc wypasanie vipassanie siedzi się chyba rzeczywiście takie bardzo długie cykle. U nas jest tak, że najdłuższy cykl to z dwie godziny, co i tak te 120 minut daje popierdziel czasami. Ale to są przerywane, jakby 120 minut, potem jest jakaś przerwa, 90, wiesz, w takich oknach. I co ważne, nie powiedziałam o tym, a to jest chyba mój ulubiony element medytacji w zen, to jest kin kin, czyli tak zwana medytacja chodzona. Ja to trochę ostatnio, nie wiem, jakąś taką mam zajawę, wiesz, są różne fazy w życiu, nie, na przykład nie wiem, na jogę, na jakieś tam sporty siłowe. Teraz nie miałam czasu na jakieś takie bardziej zorganizowane treningi, więc się wkręciłam na maksa właśnie w to, że chodzenie... Taki... Tak jak zaproponowałaś mi na dole, że wejdziemy po schodach. Tak, właśnie. I to byłam w ogóle, zapytałam cię, które piętro, no bo dla mnie jakby z defaultu mam tak, że to byłoby dziesiąte, to tak może żeby się tam, wiesz, nie ugrzać, ale chodzę schodami, ale chodzi o to, że można... Zrobić coś z niczego, i mam tutaj na myśli, że właśnie w buddyzmie te praktyki chodzone, czyli te przerwy w tych takich rundach siedzonych, żeby trochę dać tym nogom odpocząć, i to zazwyczaj to jest takie 10-12 minut, chyba około, że chodzimy po prostu drobnymi krokami, bardzo świadome. I znowu tu chodzi o to, żeby stawiać świadomie kroki, czego też się jakoś symultanicznie uczę na Qigongu, czyli to, jak stawiasz stopę, czyli odkładasz pustą i pełną, jakby pełną podnosisz, odkładasz pustą, czyli sposób, w jaki chodzisz to naprawdę robi bardzo dużo pod kątem tego, jak się czujesz, jak oddychasz, po prostu jesteś spokojniejszym człowiekiem. I zaczęłam sobie robić ostatnio takie praktyki, już powiedzmy od kilku miesięcy, ale teraz mam jakiś na to duży fokus, że chodzę bez celu, jeśli oczywiście mam czas, dwie, trzy godziny. Nie mam słuchawek, nie mam muzy, do nikogo nie dzwonię, po prostu sobie idę. I. Ponieważ teraz jest ciepło, że jak... w jakieś konkretne miejsca. Nie chcę zdradzać. Może... No, ale dobra, chodzę do lasu bielańskiego czy do Kabackiego. W Warszawie mamy super miejscówki, naprawdę, żeby się zapuścić na dwie-trzy na godziny. I po prostu sobie chodzę. Jest to dla mnie i aktywność fizyczna w pewnym stopniu, bo naprawdę przez takie dwie godziny to można trochę wychodzić. Ale jest to dla mnie świetna praktyka też w ruchu, bo staram się iść też gdzieś za sobą i na przykład. Bardziej zimą, jesienią mam taki flow, że siadam częściej w domu na dłuższe rundy medytacyjne. Teraz staram się zacząć poranek od 15-30 minut medytacji, ale jeśli jest lato, jest wiosna, jest dobra aura i mam taki flow, że jeszcze coś potrzebuję wyczyścić głowę, to uwielbiam robić sobie taką praktykę medytacji chodzonej po prostu osadzoną w życiu. Jestem sama zazwyczaj, idę, idę sama, uwielbiam chodzić sama i albo robię to w totalnym milczeniu i staram się właśnie w totalnym takim niemyśleniu, Albo coś przekminiam, nie wiem, wymyślam sobie zajęcia dla studentów, coś tam, wiesz, opracowuję plan podcastu, to też na mnie super kreatywnie działa. Właśnie o tym sobie pomyślałem, że takie chodzenie bez celu o, o tym trochę miło, że Brzeziński o mnie wspominał, mm -hmm. że to powoduje, że jesteś kreatywny, że w pewnym sensie zaczynasz się nudzić. Tak. I jak ci się zaczynasz nudzić, to zaczynasz wymyślać jakieś rzeczy, bo się chcesz czymś zająć. Przemek, w ogóle na temat chodzenia yy, trochę popełniłam stron w książce, która, mam nadzieję, jeszcze nie boję się tak mówić, ale chyba będzie pod koniec września. Yy, Opowiadaj. Ja w zasadzie nie wiem, jak to opisać, o czym to będzie ta książka. Chyba o tym, o czym gadam, co o czym piszę. Czyli po prostu taka neurobiologia gdzieś tam moim okiem. O Twoich przemyśleniach staram na temat neuroscience. W... I, I takim wytłumaczeniem w ogóle o co z tym wszystkim chodzi. Więc czym jest ten neuron, jak to działa, o podstawowych neuroprzekaźnikach, o takim utrzymaniu dobrostanu mózgu. Więc to, to wszystko, co staram się robić w życiu, co widzę, że działa, ale też co się gdzieś tam nauczyłam, powiedzmy, jest takim trochę moim okiem przez mój pryzmat. Jeśli ludzie, nie wiem, lubią czytać moje treści, gdzieś tam się z tym utożsamiają, to myślę, że znajdą tam po prostu jakby przedłużenie tego. I jak zobaczyłam sobie, ile jest fantastycznych publikacji, książek, natury filozoficznej, dotyczącej biomechaniki stopy, dotyczącej, wiesz, koncentracji, uwagi, o chodzeniu. O tym, że właśnie. Możemy zdefiniować tylko chodzenie. Co to znaczy chodzenie? To znaczy zwykły spacer powolny? To ma być jakieś to nie chodzenie? musi być powolny, to może być spacer szybki, powolny, w zależności, co tam chcesz osiągnąć. Jeżeli chcesz mindfulnessowy, uważny spacer, to sobie idź powoli i czuj, jak odrywasz stopę. Jeżeli chcesz, żeby to było bardziej aerobowe ćwiczenie, to sobie przyspieszasz to tętno. Takim naprawdę dobrym spacerem, jak chyba że Garmin kłamie, ale jestem w stanie, nie wiem, 120-119 tętno. Zazwyczaj mam, jak sobie tak wiesz. Pochodzę szybciej. Ja, Na... ja wierzę, że ty jesteś w stanie tak szybko chodzić. Tak, ja sobie wiesz, włączam sobie swoje nitro i, i chodzę. Czasami w kurze idę z Manu i on jest za wolny, To wtedy mam Podgórska uspokój się, to jest spacer dla psania, dla ciebie. Więc teraz to jest czas Manu. Yy, więc ile możemy mówić i ile możemy przeczytać o chodzeniu, to naprawdę głowa mała. Więc po I to, prostu... jest tak, to jest takie aż dziwne, że to jest taka. Totalnie podstawowa, a wręcz abstrakcyjna rzecz, że chodzenie może wpływać po tak bardzo pozytywnie na człowieka i na mózg. To jest tak. najbardziej tak. dla mnie ciekawe Tak, teraz wiesz, pod kątem mózgu, to możemy to rozpisać, wiesz, od takiego poziomu bardzo mikro czy molekularnego, nawet po zmiany w okre określonych strukturach. Bo teraz, jeśli sobie weźmiemy na tapet w ogóle sam sport i aktywność fizyczną, to myślę, że, że też nie chce zanudzać ludzi, ale no. Masa rzeczy się dzieje, tak? Od, od dotlenienia, lepszego przepływu krwi, przepływu limfy, chłonki, więc po prostu cyrkularność i obieg w ciele się poprawia, a ten obieg to jest życie. Jeżeli jesteśmy martwi, kiedy nic nie krąży, i ten obieg, ta, ta siła tego, że nasz mózg jest w stanie się czyścić, że krew płynie, że substancje odżywcze, że glukoza, to jest ruch. Bez ruchu, tak naprawdę, kiedy właśnie sobie fundujemy ten siedzący tryb życia, to możemy sobie wyobrazić to, że po prostu zamieramy i w pewnym stopniu to ciało nie jest żywe. Może gdzieś tam głowa, wiesz, myśleć, ale zazwyczaj bezruch też mocno, mocno predysponuje do zaburzeń psychicznych i widzimy to i w depresji, i oczywiście nie jest to zero-jedynkowo, ale widzimy, że włączenie aktywności ruchowej niezwykle mocno poprawia i parametry leczenia, ale też w ogóle takiej wsparcia zdrowia psychicznego, więc widać, że bez tego ruchu na no człowiek po prostu usycha. Samo to, że można w, jakby stopować degenerację mózgu poprzez tak, aktywność fizyczną tak. i że osobom, które są starsze z reguły zaleca się aktywność fizyczną. To, z, to, to zaraz do tego przejdę, bo jakby wiesz, jak po zaczęliśmy temat ruchu, to jakby wiesz, stoper mi włącz. Ale o samym spacerze. Najpierw w ogóle, dlaczego spacer? Co on takiego robi? No bo rzeczywiście kilka już badań było związanych z tym, że spacer poprawia kreatywność i takie tak, tak zwane myślenie dywergentne, czyli myślenie różnicowe, czyli jesteś w stanie wymyślać kilka różnych opcji na coś, czyli po prostu kreatywność, taki magiwer zmiana, zmiana perspektyw dokładnie, mhm. czyli Poprawia kreatywność i, i, i wiele jest takich już przypowiastek, czy, czy no nawet może nie evidence-based historii, ale z życia wielu wybitnych myślicieli. No wiem, Arystoteles był znany z tego, że on zawsze przechadzał się ze Steve, swoimi uczniami. Steve Jobs też łaził z ludźmi. Dokładnie. I, I po prostu wtedy rozkminiał, wtedy po prostu przychodziły do niego dobre myśli. Ja ostatnio też mam tak, że spotykam się z ludźmi tylko na spacerach. Jak mówię, dobra, idziemy. Jakaś tam super, kawka na to? drogę i idziemy, nawet A przez miasto. Masz tak, że rozmawiasz przez telefon i łazisz? Właśnie ja tak nie mam, mój mąż tak ma i strasznie mnie to wkurza w domu, robi i zawsze muszę iść do innego pokoju, ale jak już mam do kogoś zadzwonić, to rzeczywiście biorę telefon i idę. Nie? Na przykład do siostry mamy takie tam czasy, że sobie jakieś takie okno w dniu, że do niej dzwonię, to wychodzę. Więc po pierwsze ta kreatywność i to myślenie rozbieżne. Po drugie w ogóle no, poprawia nam się przepływ, tak jak mówiłam, tego wszystkiego, co w mózgu jest potrzebne, a... No 2% wiesz, masy naszego ciała, ale 20% energii około jest konsumowane przez mózg, więc ta energia też musi skądś iść, czyli z pożywienia. Więc ten cały, cały przepływ krew, glukoza z astrocytów też to jest bardzo ważne. No i na pewno jest też tak, i to pokazano, to jest też taki trochę switch od razu do zdrowia psychicznego, ale generalnie bycie w ruchu, przemierzanie, czyli w ogóle jesteśmy istotami, które były stworzone do ruchu. Nasz tryb zbieracko-łowiecki, my musieliśmy się poruszać. Przemierzaliśmy około, tam między 10 a 17 tysięcy kroków dziennie, różne są dane, ale byliśmy do tego stworzeni i rzeczywiście upatruje się w biologii ewolucyjnej, że nasz mózg wykształcił się właśnie po to, i to jest straszne takie spłaszczenie naszego humanizmu, ale żebyśmy się przemieszczali. Mózg ewoluował dla ruchu. Zdolności poznawcze to jest jakiś tam wytrych, dodatek. My mieliśmy się poruszać, żeby się rozmnażać, szukać pożywienia, być, jak to Dawkins trochę mówi, wiesz, taką maszynką do przenoszenia genów. I widać to nawet na, ty, na, na tej podstawie, jak człowiek stał się istotą dwunożną i stanął, jak też doszedł, jak poprawił się, jakby był ten boom, jeżeli chodzi o rozwój naszego mózgu. Więc okazuje się, że my, przemierzając teren, przemierzając, po prostu, nie wiem, może to być ulica, ale im bardziej idziemy w jakieś zielone miejsca, że tym lepiej, dochodzi do tak zwanej bilateralnej stymulacji. Kiedy oczy po prostu wodzą ci, wiesz, w te i we w te. Czego prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie uzyskać, gdybyśmy, no nie wiem, chodzili w domu na bieżni. To też jest spoko I gadaliśmy o tym przed, że tak, fajnie jest zrobić że sobie pracę i, i tak. Bieżnia pod biurkiem jest dobra. Jak najbardziej. Natomiast upatruje się też jakby takich korzystnych funkcji w tak zwanej terapii EMDR i movement desensitization reprogramming, czyli to jest jedna z metod y, terapeutycznych, która bazuje trochę na takim kontakcie z ciałem, czyli stymulowaniu y, naprzemiennego patrzenia po prostu naszego wzroku wodzeniem za określonym, nie wiem, u psychoterapeuty ustrojstwem, to może być jakaś kula, może być jakiś wskaźnik. Kiedy my po prostu stymulujemy obie nasze półkule, dochodzi do lepszego transferu pomiędzy półkulami, to Upatruje się takie korzystne działanie na przykład w terapii PTSD. Czyli I terapii, to nie jest żadne mambo jambo, tylko to rzeczywiście, tylko to dziwnie wygląda. To dziwnie wygląda, ale gdzieś tam się upatruje, właśnie, że dochodzi się do głębszych podkorowych struktur mózgu, nie tylko takich, do których można na przykład dojść taką terapią poznawczo-behawioralną czy. M Mówioną. Dokładnie. Więc widzimy też, że podczas spaceru to się dzieje, czyli człowiek. Kiedyś takie ładne określenie przeczytałam, że człowiek to jest maszyna do poruszania, że po prostu musimy się ruszać właśnie po to, żeby się stymulować obie półkule, żeby łapać koordynację w przestrzeni. Nigdy nie będziemy tacy doskonali w tym jak ptaki czy wiesz, nietoperze z echolokacją, ale łapanie, orientowanie się w przestrzeni mózg też tego bardzo, bardzo mocno potrzebuje. I w ogóle ostatnio się strasznie wkręciłam w temat tego, jak bodźcowanie nas, bodźcowanie środowiskowe, to też się pięknie kryje, pokrywa z neuroplastycznością, czyli jak to, że jesteś w różnych środowiskach, że chodzisz w różnych środowiskach, szukasz drogi, zmieniasz, nie wiem, idziesz do sklepu inną drogą, czy odkrywasz nowe w ogóle obszary, powoduje, że Twój mózg cały czas musi się stymulować, bo cały czas coś tam poznawczo się dzieje. To, jest, to, to, to się nazywa takie wzmocnienie synaptyczne, związane właśnie z adaptacją do nowych środowisk. Taka neuroplastyczność to, to jest też bardzo szczególnie ważne, to jest szczególnie ważne u dzieci. Więc im więcej dajemy sobie jakichś takich bodźców i miejsc, żeby iść, przemierzać, jeszcze wiesz, gdzieś tam orientować się w przestrzeni, tym dla nas lepiej. I to jest dużo lepsze niż bodźcowanie się na przykład masą informacji, czy danych, czy, czy tym, co teraz mamy w kontekście nowych mediów. To jest bardzo pierwotne i dla naszego mózgu takie karmiące. Ale to jest niesamowite, że jesteś w stanie wygospodarować tak dużo czasu na to, 2-3 godziny chodzenia w ciągu dnia? Nie zawsze, nie, nie zawsze to się tak przytrafia, ale mam to szczęście, że trochę gdzieś tam w swoim życiu staram się żyć, jakbym chciała. W sensie takim, że oczywiście mam stałą pracę, trzy razy w tygodniu, oprócz tego studenci, wiesz, tutaj jakieś zajęcia, ale. Pisanie książki. Pisanie książki. Tak, trochę tego jest. Ostatnio sobie uświadomiłam, że trochę tego jest i to też jest brzemię osoby, która żyje z pasji. Mówisz, jak to jest? Jest 22, a ty dalej coś tam kminisz. Nie wyłączające się tak, myśli nigdy. Ale to jest dla mnie jakby, to jest wpisane w mój dzień. Ja raczej staram się wcześniej wstawać koło tam 6 rano, kładę się 22, 23. Więc dla mnie, gdy zaczynam dzień o 6, mam jakoś tak mniej więcej, zostawiam sobie to okno na spontaniczność, nie wiem, bo coś tam się wydarzy, wiesz. Staram się po prostu działać w taki sposób, żeby znaleźć godzinę minimum na aktywność ruchową, ale czasami to jest godzina, czasami dwie, czasami mam przerwę, nie wiem, wiesz, czekam na jakiegoś maila, czy coś tam właśnie muszę przekminić. No to choćby, choćby nie wiem, co staram się to zrobić. Chyba, że na poziomie fizycznym to też jest bardzo mocno o tym, żeby. Żeby nie, przesadzać. Słuchać, żeby nie przesadzać i też często o tym mówię i ta psychosomatyka jest mi bardzo bliska, czy to połączenie, wiesz, ciało-umysł, żeby słuchać też tego, że no kurde, nie mam dzisiaj siły na, wiesz, 10 godzin chodzenia, czy wychodzę na 15 minut, wychodzę na 30 minut, 30 minut chodzenia dziennie, już robi nam roboty. Jeżeli I rzeczywiście wszyscy... czujesz lepiej po tym, jak pochodzisz tak, sobie w ten sposób. Tak. Wiesz, czasem, wiesz, jak to jest, wstajesz rano i jest takie mmm, No nie wiadomo, wszystko jest kawa, jest tak samo dobra, ten sam. Ale, gość, coś, ale coś nie który... gra. Ale coś nie, nie? nie gra. I hmm. po prostu, no jakby jesteśmy, wiesz, mieszaniną biochemiczną zupą i może być różnie. Jesteś przemęczony, niewyspany, etc. I naprawdę, gdy wychodzę na spacer, lubię wychodzić w ogóle tak rano, rano przed śniadaniem, no, zawsze coś się zmienia. Jeszcze nigdy nie było tak, że było gorzej. Albo jest. Tak samo? Albo jest tak samo, albo jest lepiej. Że po prostu mam takie okej, okay, jest, wszystko jest okej, okay, to jest to samo niebo, wszystko dzieje się tak samo, o co ci chodzi, zaraz, zaraz minie. Więc... Takie spacery też muszą uspokajać człowieka, że po prostu sobie wychodzisz, nawet jak jesteś trochę zestresowana, to po prostu wychodzisz sobie, patrzysz w sumie, nic się nie dzieje, tak. idziesz sobie spokojnie, wchodzisz w taki normalny tryb dnia, i to też trochę uspokaja. No świat się, wiesz, świat się dzieje, wszystko się toczy. Jakby to, to w... Ja bardzo mocno pracuję sobie z takim podejściem do swojej głowy, że to jest wszystko w Twojej głowie. Przez chwilę tego nie było, a teraz jest. Nikt tego nie stworzył. To jest twoja myśl. Możesz z nią zrobić, co chcesz. I taki spacer, oczywiście też nie będę tutaj wiesz, mówić, jeżeli przytrafia się coś złego, umiera na blisko osoba, tracę pracę, nie wiem. To jest, to jest, jest wszystko, wszystko w kontekście takich osób, które sobie radzą w miarę w życiu i ogarniają. Tak, I nie dzieje się nic bardzo poważnego. Tak, tak. Ale w ten sposób buduje się tą rezyliencję, czyli tą twoją opor, odporność na stres, że sobie jesteś w stanie coś wytłumaczyć, znaleźć aktywność lub znaleźć coś, co będzie regulowało twoje emocje. Teraz mi to przyszło do głowy, bo wczoraj brałam udział w naprawdę fajnej y, debacie. Chciałem cię o to zapytać swoją drogą. Nie? Tak, bo przykładaliśmy, miałam być tu wczoraj, ale mówię, Przemek, y, bardzo fajna akcja, skierowana dla młodych ludzi, ale też tak naprawdę o młodych ludziach. Dla młodych ludzi, co to znaczy, w jaki wiek? Wiesz co, młodzież, teraz już ciężko mi jest, wiesz, ja jestem 8-7, to gimnazjum, czułam się takim małym bąkiem, a teraz już patrzę na gimnazjalistów, co już wiesz. Gimnazjum, myślę, liceum, ale też studia. Generalnie dla młodych ludzi... Którzy mają problem z social mediami, ale też o młodych ludziach. Wspaniała akcja pod tytułem dopamina, Fundacje i Fundacji Dzieci są ważne. Dajmy dzieciom siłę. Przepraszam, Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, gdzie byłam zaproszona jako jedna z ekspertek, nie lubię tego określenia, ale jako jedna z osób, która może się wypowiedzieć o dopaminie, o budowaniu rutyn, nawyków. I rozmawialiśmy o tym, jak bardzo. Ja w ogóle teraz straciłam wątek. O tym? Opowiadasz o tym, że byłaś zaproszona na, tą, na ten event dopaminowy dla młodzieży, gdzie, no. roz, gdzie, gdzie opowiadałaś, dla, gdzie miałaś powiedzieć trochę o uzależnieniu od social mediów. Tak, ale czekaj, czemu ja o tym powiedziałam? Um, czemu o tym powiedziałaś, nie jestem pewien. Ale... Czekaj, bo mówiliśmy, bo ja miałam zajebistą myśl teraz, i ona mnie umknęła. Poczekaj, ja mówiłam... Ale to jest absolutnie normalne podczas podcastu. Zresztą ty powinnaś o tym wiedzieć, bo prowadzisz podcasty. Dzisiaj tak, się zawsze delikatnie większe napięcie. Nie? Czekaj, tylko, czekaj, bo to było bardzo ważne, bo ja mówiłam ci teraz o chodzeniu i o tych myślach. Mm -hmm. O regulowaniu emocji. Tak. No właśnie. I wracając, bo zamotałam się przez moment. Pięćdziesiąta myśl mi przemknęła przez głowę. Regulacji emocji właśnie w tym kontekście, że na przykład dla mnie takim regulatorem emocji jest ruch. Dla kogoś może być wiesz, journaling, pisanie czegoś. Dla kogoś niestety, i to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie i właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy, mogą być social media. Czyli szukanie, zatykanie tej otwartej dziury, ja tak to widzę, jakbym miała zobrazować, zatykanie otwartej dziury emocji czymkolwiek, co na moment to przytka i nie da o sobie znać. Bo regulowanie emocji to jest niemożność jakby poczucia ich zaakceptowania, przyjęcia i jakby takiego przeżycia mm -hmm. z tego, co uczą mnie mądrzejsi ludzie. I właśnie tym ujściem, które dzisiaj niestety wiedzie prym wśród młodych osób jest to korzystanie takie, wiesz... Y bardzo impulsywne, bardzo takie nałogowe social media. I wczoraj, gdy słuchaliśmy, i to było dla mnie bardzo wnoszące, nie sami eksperci, tam był specjalista psychiatra, też koleżanka z instytutu, która zajmuje się rozwojem mózgu, dzieci, kiedy młodzież właśnie się wypowiadała, w jaki sposób oni nie potrafią, bo po prostu jako to wiesz, Gen Z, czyli powiedzmy ludzie, którzy już urodzeni są w erze, kiedy są smartfony, internety, Instagramy. Ja pamiętam pewnie te też czasy, kiedy tego. Nie było, szło się do kawiarni internetowej na Mircu się siedziało, pamiętam czy tam na Gadugadu. -gadu. Albo ktoś miał już telefon komórkowy, to, to było takie wow, był wow, nie? Mm -hmm. jeszcze ekran dotykowy, to panie. No i oni opowiadają o tym z perspektywy, że nie potrafią inaczej regulować emocji. Że my, jako nie wiem, dorośli, rodzice czy starsze rodzeństwo, powinniśmy przypominać im, albo dawać wskazówki, że można w inny sposób robić sobie, nie wiem, challenge, y, czuć dopaminowy, wiesz, ten flow związany z wrzuceniem zdjęcia, czy reakcji, czy, czy tego, do czego służą dzisiaj trochę jak social Ich video. świat wygląda kompletnie inaczej. Oni są nauczeni tego, że jak się dodaje zdjęcie, to stamtąd się dostaje dopamina, tak. a nie jak gra się na mecz w piłkę, czy robi Dokładnie. cokolwiek innego. Jak na dwór, czy zrobisz sobie szybki spacer, czy pójdziesz, nie wiem, zachwycić się naturą, lasem. Ja wiem, że to brzmi dla... dla być może to brzmi dla, dla młodych osób jak taki bełkot, wiesz, tak idź do lasu, zamiast tutaj kurczę, siedzieć na, na TikToku. W ogóle TikTok swoją drogą mnie przeraża, nie mam tej y, aplikacji i jakoś tak się nie... Myślę, że to się nie wydarzy. Ja mam, ale na szczęście jestem na tyle, nie wiem, czy można powiedzieć, ogarnięty, wycofany z tego, że nie używam go w ogóle w kontekście konsumowania, tego mhm. wstawiam i nara. No właśnie ja też tak działam, właśnie czasami dostaję pytanie, że tak dużo gdzieś tam wrzucam w social media, ale rzeczywiście ja robię podobnie. Ja wrzucam, ja nie ja nie, nie oglądam, jakoś, chyba, że mam, nie wiem, jakieś, wiesz, potrzebę, no to sobie, yy, czy czas, ale staram się tego nie robić. Wrzucam swoje i jakby wychodzę. Natomiast od tych ludzi, młodych ludzi, dzieciaków, dowiedzieliśmy się też bardzo mocno, że to jest główna metoda ucieczki, wyregulowania się, znalezienia właśnie tego szybkiego bodźca, który spowoduje, że regulują swoje emocje i właśnie w ten sposób działają social media i ta dopamina. I teraz kwestią jest Wydaje mi się i naukowców, i edukatorów, i wiesz, psychologów, pokazywanie tych metod, które my znamy jeszcze z naszego dzieciństwa, z bycia, wiesz, młodzieżą, kiedy się szło w jakieś współzawodnictwo, szło się w imprezy bez telefonów. W ogóle wyobrażasz sobie, jakby to było super, że dobra, robimy domówkę, ale wszyscy zostawiamy tu telefony. Takie ja są podobno dla bogatych i sławnych ludzi. Ale to dlaczego, to niech to będzie dla wszystkich, nie? Przecież to byłoby wspaniałe, że fajnie, dobra, możemy sobie potem zrobić zdjęcie grupowe, co też myślę, że jest fajne i oldschoolowe, że wszyscy siedzą, jest jedno zdjęcie i naraz zostawiamy te telefony. I właśnie oni wczoraj mówili, że oni oczekują czegoś takiego, żeby zachęcać ich do tego, że nie wiem, są jakieś aktywności i, i przede wszystkim też ta osoba, która im to mówi, myślę, że to jest kluczowe przykład, a nie wykład, nie? jeśli jesteś rodzicem i chcesz powiedzieć dziecku, żeby to robiło, to sam nie, Samemu nie zamawiaj tam na portalach jakichś nowych rzeczy, czy, czy nie scrolluj, tylko sam to pokaż. Ja też mam zawsze taką rozkminę, bo nam też rodzice mówili, a ja nie rób tego, nie się tyle przy komputerze, nie, i, i de facto wiele rzeczy, które, które rodzice mi mówili, się nie sprawdziły. Mhm. Ja się mhm. trochę martwię, że teraz my jesteśmy trochę w takiej, że tak patrzymy na tych młodych ludzi, oni ciągle w tych telefonach tak. i że mówimy, bo my tego nie znamy i dla nas to nie jest normalne, ale może świat się tak zmieni, że to będzie za 20 lat właśnie normalne i że oni będą patrzyli na nas tak samo jak ja, Teraz patrzę na moich rodziców. No Na, na pewno tak jakby Nasi rodzice myślę, że teraz średnio ogarniają. No wiedzą, że jest coś takiego jak GPT, ale dla nas to na razie dla mnie takie uuu, ale za chwilę to już będzie norma, nie? Albo okulary kurczę, gdzie sobie wyświetlasz swój pulpit. Chociaż mnie to wszystko trochę nie chcę powiedzieć, że przeraża, bo uważam, że to jest element naszej ewolucji. Mhm. To jest ewolucja człowieka, czyli tak jak nie wiem, stala, stawaliśmy się Homo sapiens, później sapiens, sapiens i wiesz z Neandertalczyka, to dla mnie. To jest element ewolucji. My sobie to robimy technologicznie. Jestem bardzo ciekawa i otwarta na to, co to będzie, ale to jest ta zmienność po prostu, nie? I, I w tą stronę idziemy, i musimy wiedzieć, że młodzi ludzie są na to, nie wiem, czy skazani, czy jakby to jest element ich życia, tylko z perspektywy neurobiologicznej, w ogóle ludzi, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym, widzimy, że nasz mózg. I nasze ciało nie podąża tak szybko za tym ewolucyjnym postępem technologicznym. Może tak, technologicznym postępem, jakbyśmy chcieli. Mhm. Mózg dalej potrzebuje tej deprywacji, tych wszystkich bodźców. Mózg dalej potrzebuje jakiegoś takiego okna, takiej przerwy, żeby sobie się znowu uwrażliwić na pewnego rodzaju rzeczy. I ale to jest mi się... właśnie mhm. fajne odnośnie ciebie, że ty rzeczywiście opowiadasz o tych rzeczach i robisz te rzeczy, bo mam wrażenie, że większość naukowców, może nie większość, ale duża część naukowców po prostu przychodzisz na wykład, przychodzi jakiś naukowiec, który jest trochę mhm. gruby i generalnie nie za bardzo byś chciała być taką osobą, ten naukowiec i on mówi, róbcie tak, według mnie powinniście robić tak. Jakby nikt tego nie będzie słuchał. Trzeba właśnie robić te rzeczy, żeby ci ludzie chcieli Cię rzeczywiście słuchać. Wiesz co, Wydaje to... mi się, że to jest w pewnym momencie takie kaczy odnośnie dragana, właśnie, że ludzie chcą mm -hmm. być trochę jak dragon. że to nie jest tylko to, że on opowiada o tej fizyce kwantowej, tak fontowej, to jak gadaliśmy przed podcastem, że ludzie przychodzą i nic nie kumają, mm -hmm, ale słuchają, mm -hmm. bo ich, ich inspiruje też sama postać Dragana, nie tylko to, Dokładnie, że. Dokładnie, ale wiesz to, że nauka, teraz tak sobie przychodzimy do tego, ale też się strasznie tym jaram, że. Nauka może być catchy, może być fajna, może być wiesz, jakby nie znam tych takich teraz określeń w, w, młodych, ale to jest po prostu fajne, to jest zajawkowe i możesz zobaczyć, że ktoś, se, uwielbiam też, mówiłam właśnie, gościłam e, profesora Dragana, byłam ostatnio na jego wykładzie na UW, no i to jest spektakularne, kiedy widzisz pełną salę, główną aulę w starej bibliotece UW, gdzie siedzą profesorowie, wiesz, ludzie w naszym wieku, młodzi ludzie, gdzie tak się zastanawiam, czy oni w ogóle kojarzą, kminią te stany splątane i to wszystko, o czym on mówi, ale chodzi o tą iskrę i zajawę w oczach. I teraz moim marzeniem i wiesz co, chciałabym jako człowiek zostawić po sobie, oprócz tego, że chciałabym zwiedzić i wiesz, wyjeździć, by podróżować cały świat, to jest takie moje... To jest coś, na co chciałabym spędzić wszystkie pieniądze, czyli podróże, absolutnie. Nie muszę mieć wiele, ale żeby podoświadczać, to zostawić jakiś taki ślad, że ludzie uważają na przykład, że neuronauka albo w ogóle nauka jest fajna, że... To nie chodzi o to, żeby bezgranicznie i bezprecedensowo ufać naukowcom, tylko żeby mieć otwartość głowy, interesować się tym wszystkim, co jest, budować świadomość, mniej takiej ignorancji. I na przykład dla mnie to, co robi Dragan, to jest no fantastyczny przykład zajarania ludzi tak trudną dziedziną, jaką jest fizyka kwantowa. I przy okazji też trochę z, z zabrania z tego takiego, wiesz, czarodziejstwa i szamanizmu, że fizyką kwantową jesteśmy wpłynąć na nasze myślenie, i jakby wszystko jest kwantowe. Też jestem z tym bardzo wiesz. Tak trochę się temu przyglądam i fajnie, że on jest tak w stanie bardziej szkiełkiem i okiem to wytłumaczyć. Nie? Wyobraź sobie 15 lat temu, że mówisz komuś, że naukowiec odnośnie fizyki kwantowej będzie tak popularny jak dragon. Kiedyś by się w taki jakby ktoś mówił o fizyce, to bym powiedział, jak, jak, jak to tak, możliwe w ogóle. Tak. Nikogo to nie interesuje. Będą sportowcy, będą jacyś popularni ludzie, natomiast żadna fizyka kwantowa. I chodzi o charyzmy, nie? chodzi też o sposób przekazania tego. Ja jakby w życiu bym też nie pomyślała, że będę robiła doktorat z biochemii, tam z neurochemii, to brzmi dla mnie... Czasem jak sobie myślę, jezu, neurochemia, co to w ogóle jest ta neurochemia? Na studiach z biologii biochemia była przeze mnie znienawidzonym przedmiotem. Dlaczego? Dlatego, że nie miałam zajebistego wykładowcy, kogoś, kto by we mnie, wiesz, wrzucił jakąś iskrę, pobudził flow do tego, żeby to zgłębiać i w moim odczuciu naprawdę 90% sukcesu, bo uważam, że wszyscy możemy się nauczyć wszystkiego. Może jest to zuchwała, ale uważam, że wszyscy mamy pewne jakieś tam, wiadomo, uwarunkowania, ale determinacja i to, że chcesz się czegoś nauczyć, to jest 90% roboty. Często mówią, że wszyscy mogą się nauczyć grać w kosza całkiem nieźle, natomiast nie wszyscy będą Jordanem. I... Tak, oczywiście. I tutaj chodzi, wiesz, o właśnie o determinację, o pasję, o zajawę, o poświęcenie. To ile czasu, nie wiem, w przypadku naukowców czy zajawkowiczów takich, myślę, jak Dragan czy, czy, czy profesor Wetulani, którego uwielbiałam, jakby niestety nie miałam okazji poznać, ale taki, powiedzmy, mój nie lubię i do i związana ale autorytet naukowy. Inspiracja. To są ludzie, którzy oddali się temu. To są ludzie, którzy rzeczywiście zgłębiają to w wolnych chwilach, którzy jakby szukają, wiesz, w sobie tej pasji. Nie śpią po nocach, bo myślą. Tak, 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 czy, czy, czy po prostu osoby, które, dla których to, to ma znaczenie takie nie tylko, że robię swoją pracę i wychodzę i w kontekście właśnie działania tego jak my chłoniemy pewne rzeczy, to jest to, że jeżeli masz zajawę, i, i też chyba to właśnie Dragan u ciebie powiedział, że jeśli ktoś nie chce się czegoś nauczyć, to go do niczego nie zmusisz, nie zmusisz do tego, ale jeżeli ktoś bardzo chce, to nic go nie powstrzyma. I też tak właśnie sobie myślę w kontekście neuroplastyczności, tak. że żeby się czegokolwiek nauczyć, musisz być zainteresowany, żeby te procesy neuroplastyczne mogły się wykonać, to już słuchałem u Hubermana o tym. Mhm. Tak, w ogóle rozumiem, że teraz wchodzimy sobie, jestem ciekawa, czy słuchacze za nami nadążają, bo już tutaj przyszliśmy z medytacji po, ale... W ogóle się nie przejmę, mówiłem ci, że bywają podcasty, w których jeszcze bardziej. Także... O, więc neuroplastyczność, Przemek, no temat, po prostu też trochę o nim, na, na, na ten temat napisałam w książce, bo jest to coś, co strasznie mnie kręci i tak naprawdę jakaś taka moja miłość do zgłębiania neuroplastyczności, ale w takim powiedzmy... Ludzkim podejściu, czyli fajnie, że są procesy, fajnie, że coś tam się dzieje, ale co my, ludzie, możemy z tym zrobić? Czyli jak możemy na to wpłynąć albo co na to wpływa, żeby rozumieć o co tam chodzi. I rzeczywiście jest tak, że ogólnie w naszym mózgu procesy neuroplastyczne po prostu się dzieją. Dzięki Bogu nie jest już tak, jak powiedział wspaniały zresztą neuroanatom i badacz Ramon Santiago i Cajal, którym się bardzo jaram i jeśli. Tutaj słuchacze są zajarani neuronauką, to proponuję zobaczyć sobie, wygooglować ryciny, rysunki Kahala, które sporządzał na podstawie barwienia neuronów, czy jakichś tam skrawków mózgów solami srebra, metodą Goldiego, i później rysował to wszystko w sposób absolutnie. Ja bym mogła się wytatuować cała w, ten, w te neurony. Tak, dokładnie. To są ryciny Kahala, właśnie po wybarwieniu solami srebra. Więc on był. Wspaniały, wspaniały człowiek dał bardzo duży wkład w naukę, w neuronaukę, ale bardzo mocno się mylił. I ja też często tą opowieśćkę gdzieś tam przytaczam, skróconą bądź bardziej rozwiniętą, ponieważ on mówił, że to, co się w mózgu raz wykształciło, nie wiem, ślad pamięciowy, tak zwany engram, czy to, czego się nauczyłeś, coś po prostu, z czym, pod wpływem czego twój mózg się kształtował, już na raz, raz się stało, jakby game over. Nie Nic się nie bo... może zmienić. Nie ma żadnej plastyczności, wszystko jest utrwalone, zamknięte. Czyli to prawda, bo ja już rozmawiałem z dwoma osobami odnośnie neuroplastyczności i pamiętam, że słuchałem tego w podcaście i pytałem ich o to, czy, czy kiedyś było uważane, że neuroplastyczność się nie dzieje i wszyscy mi odpowiadali, że nie, że nie było tak. Natomiast to z tego, co ty teraz mówisz. Znaczy, to... Kahal mówił, że w ogóle zjawisko neuroplastyczności wprowadził w około 48. 48 Jerzy, Kono... Jerzy Kornacki. Do... Jerzy Konorski, Konorski. Dokładnie, Jerzy Konorski. Yy... Z wiem to z twojego podcastu, tak słuchałem. O, robiam. Boże, to wspaniale, bardzo się cieszę. Jerzy Konorski yy, też pracował w Instytucie Nęckiego, z tego, co mi się pamięta. Ja tam właśnie uczyłam. Studia doktoranckie i sala Jerzego Konorskiego to była sala, w której miałam obronę doktoratu, więc nigdy nie zapomnę już Jerzego Konorskiego i tego stresiku. Ale wracając, Jerzy Konorski chyba pod koniec właśnie lat 40. zdefiniował zjawisko neuroplastyczności. To był w ogóle bardzo duży wkład naszego polskiego uczonego. Na początku to było odrzucone? No wiesz, to bardzo długo twierdzono właśnie po pierwsze, że neurogeneza nie zachodzi, do czego zaraz przyjdziemy, czyli że neurony się nie rodzą na nowo. A w sumie to była taka zagłoska, no dobra, ale skoro wiemy, że neurony się nie dzielą. Bo neurony są tak zwanymi komórkami postmitotycznymi, czyli nie dzielą się tak jak komórki naszego ciała. Mhm. Raz się rodzą, pełnią swoją funkcję, kiedy ulegają uszkodzeniu, a wiele rzeczy je uszkadza, umierają i koniec. No Ale gdyby nie było neurogenezy i też neuroplastyczności, to jak mózg by funkcjonował? Jak funkcjonowałby mózg ludzi po urazach, bokserzy a, czy. A funkcjonuje. A funkcjonuje. I mamy całą tą reko rekonwalescencję i rea rearanżację. No i właśnie po prostu kiedyś myślano, że tak się nie dzieje, czyli że wszystko jest ukształtowane raz. Jeśli chodzi o neurogenezę, że neurony się nie tworzą, i jeśli chodzi o neuroplastyczność, czyli na czym jest plastyczność? To jest kształtowanie czegoś pod wpływem. Nowych sieci neuronalnych, dobrze myślę? Tak, z jednej strony tak, i nowych sieci neuronalnych, ale tego, co już jest, pod wpływem jakiegoś bodźca, jakiegoś stymulusa, to może być pod wpływem. Uszkodzenia, bo neuroplastyczność też działa w momencie urazów, czy nie wiem, u osób, które tracą zmysł, dany zmysł wzroku. Kora wzrokowa zaczyna przejmować funkcje, na przykład staje się bardziej korą sensoryczną, czyli mamy lepszy dotyk, czy lepszy, lepszy słuch. W przypadku na przykład osoby niewidome, tak mogą mieć lepszy słuch. Mhm. Więc neuroplastyczność to jest ciągła przebudowa, ciągła rearanżacja mózgu pod wpływem tego czym my się jako ludzie karmimy, czy z czym obcujemy, czym się bodźcujemy. To jest niesamowite, bo jeśli myślimy o mięśniach, to jeśli ja sobie zerwę jakiś mięsień, to i reszta mięśni chyba nie do końca przejmuje jego funkcję. Natomiast w mózgu dzieją się takie rzeczy. I to w mózgu też jest coś takiego, to się nazywa sprouting albo bocznicowanie. W ogóle fascynujący, I naprawdę, jakby tak czasem może jak jakaś odklejona już o tym gadam, ale mnie to tak fascynuje, ale że... A czemu te... uważasz, że jak odklejona? To jest super ciekawe. <laughs> że, że te neurony wiedzą, co mają zrobić, że jeżeli dane neurony są uszkodzone w jakimś Miejscu w mózgu, to inne neurony, które są zdrowe, w pełni sił, wysyłają jakby swoje włókna neuronalne, czyli tak zwane właśnie bocznicowanie, czyli zaczynają się bardziej rozkrzaczać czy tworzyć te drzewka, mhm. żeby trochę jakby pełnić funkcję tych uszkodzonych. Jakby mózg naprawdę jest w stanie pod wpływem takiej rekonwalescencji, co też jest ważne w przypadku takiej specyficznej fizjoterapii, czyli bodźcowania, czy no generalnie utrzymywania tego mózgu przy życiu, żeby powracać jakby do tych funkcji pierwotnych i neuroplastyczność jest pod, na takim poziomie morfologicznym właśnie czymś że te neurony gdzieś tam zaczynają się wiesz regenerować czy, czy przejmować funkcje ale też przede wszystkim to jest to co robimy ze sobą i mam na, tak często mówię ogólnikowo robimy ze sobą bo neuroplastyczność dotyczy też ruchu Czyli wzorców ruchowych. Neuroplastyczność dotyczy wszystkiego tego, co powtarzamy często. Nawyki. Nawyki, uzależnienia, to jest tak jakby patologiczna na poziomie fizycznym, ale też behawioralnym, bo nie wszystkie uzależnienia mamy fizyczne, nie wszystkie są fizyczne i behawioralne, tak? Nauka, czyli to, co ze sobą robisz pod tytułem. Im częściej coś powtarzasz, im częściej czymś bodźcujesz i tak zwana reguła Heba o tym mówi, że neurons that fire together wire, together, wire together. Czyli im częściej coś robisz, powtarzasz pewną czynność, tym siłą rzeczy ona staje się bardziej wrodzona, ta sieć neuronalna możemy sobie tak wyobrazić, że po prostu się podświetla, więc jest taka, wiesz, grubsza, te włókna, mielina zaczyna być taka bardziej solidna, żeby łatwiej odpalać tą sieć neuronalną. A jeśli przestajemy robić tą rzecz, to to się jakby degeneruje? Wie też to jest takie bardzo otwarte pytanie, ale w pewnym stopniu się wycisza, bo rzeczywiście i też słynne, słynne powiedzonko, już profesor Wetulani często powtarzał, że use it or lose it, albo w mózgu nie ma zasiłku dla bezrobotnych. To wszystko jest tak energetycznie kosztowne, żeby utrzymać te rzeczy, i, i nasz mózg rzeczywiście, tutaj od razu obalimy mit, że nie używamy całego mózgu. Używamy tylko określone rejony w określonym momencie, bo. Tam się za dużo dzieje, za dużo trzeba ATP energii glukozy, żeby cały mózg był używany. Widzimy to na zdjęciach neuroobrazowania, czy na takich tekstach z glukozą, że dane rejony się aktywują, są i to u osób z chorobą Alzheimera, na przykład widać zanik wykorzystania glukozy, to znaczy, że mózg, wiesz, degeneruje, więc to nie wszystko odpala się naraz, tylko to, co w danym momencie jest potrzebne, więc jeżeli tego nie używamy, to po prostu. Ta sieć przestaje być tak aktywna i tak chętnie się włącza. Więc to, co ludzie mówili o tym, że nie używamy całego mózgu, wynikało z tego, że nie do końca rozumieliśmy, jak mózg tak. funkcjonuje. Tak, jak Jest, jest, jest mhm. wiele takich neuromitów i, i czy o półkulowości, tak, że jeżeli coś jest tylko lewo albo prawo półkulować, i wiemy, że to wszystko jest bardzo ze sobą połączone. To nie jest prawda? No nie, nie do końca, bo na przykład. Uwie... O tym piszę też w książce. Cieszę się, bo sobie myślę, kurczę, może coś tam jednak będzie, cze czego ludzie nie wiedzą. Yy, przykładowo ośrodek mowy, rozumienia, ale też generowania mowy, broki i też Wernickiego jest w lewej półkuli. Mm -hmm. Ale jeżeli prawa półkula by nie funkcjonowała i nie byłaby w ciągłym połączeniu, w ciągłym przepływie łączenia informacji przez spojidło modelowate, to nie, nie bylibyśmy w stanie rozumieć sensu. Nie byłbyś, nie byłbyś w stanie rozumieć metafor, żarcików, jakiś takich, wiesz. Mm -hmm. Chodzi o to, że to wszystko ze sobą współpracuje. I ja nie jestem tutaj neurofizjologiem, czy wiesz, nie zajmuję się zachowaniem i behawiorem, ale wiele prac w moim odczuciu wiarygodnych i też takich no, naukowców naszych, też czołowych w Polsce, którzy mówią, że to, to nie jest do końca prawda, że ktoś jest tylko na przykład artystyczny. Możesz mieć tendencję, możesz mieć bardziej taki zmysłowo też może być rozwinięty, ale to nie znaczy, że twoja prawa półkula nie funkcjonuje wtedy, czy jest mniej aktywna. A to tendencja jest wynikająca z tego, że się człowiek taki urodził, czy to wynika z tego, jak w jakimś środowisku. To też jest, wiesz. Otpart, Geny, środowisko, pytanie. tak. No bo z jednej strony mówiąc, no temperament jest niby dziedziczny, pewne cechy charakteru, ale też wiemy, że. Jako człowiek, młody człowiek, kiedy masz, jesteś tak bardzo otwarty, twój mózg jest tak bardzo plastyczny. Te okna neuroplastyczności, tak bardzo mocno mamy, tam drugi, trzeci rok życia, też zresztą okres młodzieńczy, jesteś w stanie wyrobić w sobie pewne umiejętności, nawyki, a jeżeli masz już jakąś, nie wiem, tendencję i predyspozycję, to tym bardziej, ale to jest właśnie to, to co uważam o uczeniu się i o, o tym, co możemy zrobić ze swoim mózgiem. I nie chodzi o to, żeby powiedzieć sky is the limit, i każdy może być każdy, no ja nie mogę być. Prezydentem nie chce być, albo nie wiem, politykiem. Michaelem Jordanem. Dokładnie, ale jesteśmy w stanie, jeżeli jeszcze od maleńkości mamy zadbane te nie wiem, aktywności, czy, czy rzeczywiście idziemy w tą stronę. Rodzice widzą pewien potencjał w dziecku. To jesteśmy w stanie po prostu to wykształcić, ale wiadomo, oczywiście, że to jeszcze są cechy charakteru, czyli bez determinacji i tego, że mam taki temperament, żeby, nie wiem, cisnąć albo iść w to. Jestem człowiekiem Zajawkowiczem, to jest cecha charakteru, cecha wydaje mi się taka wykształcona. To jest wykształcone według ciebie, nie jest tak, że dziedziczymy to po rodzicach? Nie wiem tego. I to jest właśnie, no, no nie wiem, kurczę, epigenetyka i, i to wszystko, co robi z nami środowisko, to jest temat, Wspaniały. po podcaście ci będę mogła polecić parę osób które wydają mi się że naprawdę rozmiatają tutaj wymiatają <noise> jeśli chodzi o to ale to też jest cały czas coś co nie do końca wiemy na ile środowisko nawet ludzie z którymi żyjemy czy to czym się bodźcujemy jest w stanie na to wpłynąć czy to rzeczywiście jest coś z czym już się rodzimy w pewnym stopniu czy pytanie ile wiemy na ten temat i na ten moment na temat mózgu jest w ogóle zasadne Wiesz co mi się wydaje? Jak mówię, Ja nie jestem tutaj żadnym wiesz, wybitnym y, uczonym, nie siedzę teraz i nie badam tych mózgów, raczej cierpię z tego, plus, co jest. plus minus orientuję wydaje się. Wydaje mi się, że wiemy dużo w stosunku do tego, co nie wiem. Wiedzieliśmy przykładowo, w 98 roku dowiedzieliśmy się, że neurogeneza, że neurony dynowo się tworzą w, luzgu w mózgu. mózgu. Już mhm. to jest niedawno. W 98 roku miałam 11 lat i kurczę... I, i to jest odkrycie, o którym dzisiaj mówimy, że już ee, na pewno tam neurogeneza, czy nie wiem, białko BDNF, które jest, wiesz, stymulowane pod wpływem aktywności, te mięśnie tam to nakręcają, to też są odkrycia nie, stosunkowo lata 90. Taki bardzo duży przełom w ogóle w neuronauce. Więc dzisiaj, wiesz... Czyli można powiedzieć, że jest duża szansa, że jesteśmy dopiero na samym początku. Wiesz to Przemek, no nie wiemy nic i też, no, jakby może to jest takie niedowierzanie i nie wierzę temu, co nauka na razie na ten temat mówi i jest to temat, który mnie najbardziej jara, najbardziej fascynuje. Nie rozumiemy do końca świadomości. Nie rozumiemy tego meta myślenia, tego, jakby czym jest świadomość, czym, czym jest ten obserwator. To się wiesz, wszystko pokrywa z tym, co nauka teraz najbardziej rozkminia i co jest najbardziej fascynujące? Fizyka kwantowa dla ludzi i, i, sztuczna, inteligencja. i sztuczna inteligencja i próba ogarnięcia świadomości, czy też jakichś takich, wiesz, no, bardzo, bardzo dziwnych sytuacji w nauce dotyczących mózgu. Natomiast wiemy, rozumiemy działanie neurochemii już coraz bardziej, tak? Czyli tego, że jesteśmy mieszaniną wypadkową, neurohormonów, białek, rozumiemy to. Jesteśmy już coraz bliżej, powiedzmy, rozumienia tego, co się dzieje w mózgu dotkniętym neurodegeneracją, ale widzimy, co się dzieje. Ale przykładowo wiesz, guzik, bo 1918 Alois Alzheimer albo 1906 opisuje chorobę Alzheimera, mamy 2023 dalej nie mamy leku. Więc jak możemy mówić, wiesz, że, że rzeczywiście rozumiemy, co się dzieje? A właśnie w moim odczuciu moglibyśmy mówić, że rozumiemy, co się dzieje, gdybyśmy taki zaburzony i chory mózg. Potrafi... Byli w stanie gdzieś tam przywrócić do takiej wersji, powiedzmy, wiesz, siedzi i pachnie i jest zdrowy, a dalej tego nie potrafimy zrobić. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też, wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz się sobie oglądać. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Może te brain machine interfaces będą jak, jak, jakąś pomocą dla nas? Wiesz, co, to, to jakby oglądam, słucham, przyglądam się temu, ale też mi się wydaje, że. Ale to już jest używane. Ja miałem człowieka, który wszczepia różnego rodzaju takie rzeczy w mózgi u szczurów w Izraelu, mm -hmm. i on mówił, że choroba Parkinsona już w tym momencie jest w ten sposób leczona. Tak, I to już i to pomaga. Są, tylko to są jeszcze modele przedkliniczne, czyli tak zwane in vivo na zwierzakach. Nie? I teraz... On mówił, że to w ludziach naszą już normalnie. A, tak. okej, okay, to nie wiedziałam. Już... No to, to jest I wow. ja, tak, ja powiedziałem, czyli są robokopy. On był niezadowolony, nie że ich robokopami, mm -hmm. natomiast powiedział, że na Parkinsona już wczepiają ludziom e, takie interfejsy, i to już pomaga ludziom. Znaczy, znaczy myślę, że tak, że jeżeli chodzi o leczenie objawowe, bo to jest leczenie objawowe, tak samo w chorobie Alzheimera, no mamy gdzieś tam, wiesz, przeciwciała, przeciwko beta-amyloidowi. Beta-amyloid to tak, już nie wiem, czy, 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 czy słuchacze, czy widzowie znają, ale warto zapamiętać, że to jest ta kluczowa, powiedzmy, zmiana, no taki niedobry, białkowy, toksyczny farfocel, który jest w mózgu, który prawdopodobnie właśnie beta-amyloid i białko tau niszczy nasze neurony. Powoduje, że to się dzieje z człowiekiem, co się dzieje pod wpływem demencji. Ale to nie jest coś, co, co jest przyczyną choroby. Ja też w swojej pracy doktorskiej właśnie nad tym pracowałam, że coś dzieje się dużo, dużo wcześniej niż ten beta-amyloid, czyli takie złogi, upakowane yy, białka, które yy, na przykład czyszczą się podczas tego, kiedy śpimy. Mhm. Taka dygresja, że dlatego musimy spać, żeby wywalać to wszystko. To już jest efekt. Nie A. wiemy co było nie, nie wcześniej wiemy. i leczenie, które miałoby sens w kontekście tego, żeby hamować chorobę, jakoś bardziej odsuwać to otępienie i te zaburzenia poznawcze niż teraz te leki, które mamy ukierunkowane, byłoby wspaniałe, gdybyśmy rozumieli jak to zahamować. Czyli mamy osoby z łagodnym zaburzeniem poznawczym, widzimy, że gdzieś tam oni już subiektywnie zgłaszają problemy z pamięcią, z wiesz, wiele, wiele w ogóle jest symptomów chorobackich, o których się nie mówi tak normalnie, tylko myślimy, że wiesz, zapominają. Yy. Takie leczenie, które jest w stanie zahamować tą toksyczność tego amyloidu i to, żeby te kaskady toksyczności mózgu po prostu się nie rozwijały dalej. Co do Alzheimera, dla mnie niesamowite było to, co powiedziałaś o tych kobietach w klasztorze, podaję, że były jakieś badanie. To było dla mnie niesamowite, że neuroplastyczność potrafi tak obejść te wszystkie rzeczy, które dzieją się w mózgu, że po tych kobietach, z tego, co pamiętam, co powiedziałaś, nie było widać żadnych objawów, że mają Alzheimera. Natomiast. Mózgi były dotknięte, to było widać postmortem, czyli no. Po śmierci. Jakby, tak, po śmierci i w ten sposób też na luzgach, mózgach ludzkich bazujemy postmortem. Chociaż pewne markery i pewne cechy takie charakterystyczne dla choroby Alzheimera, czyli właśnie beta-amyloid, czyli te złogi czy białko tau, takie upakowania w neuronach yy, złe białka. To się dzieje już w samym neuronie. To już się dzieje w samym neuronie albo w tej przestrzeni pomiędzy neuronami. Czyli generalnie... No, takie bagno, niedobre rzeczy toksyczne, jesteśmy w stanie zmierzyć i tak pośrednio też wnioskować na, tym, na tej podstawie spłynu mózgowo No takie niemiłe badanie, taka punkcja, jesteśmy w stanie to oznaczyć i zobaczyć, że no na przykład podwyższone jest wzrost tego białka, ale no co do zasady oglądamy mózgi i widzimy na przykład, o kurczę, zdegenerowany hipokamp albo mózg, który wygląda tak trochę jak taki orzech włoski bez turgoru, wiesz, taki klapnięty, ta kora taka obkurczona. I właśnie to jest historia o tak zwanej rezerwie poznawczej. Mhm. Też często staram się o tym opowiadać w taki obrazowy sposób. Że rezerwa poznawcza. Rezerwa poznawcza, mhm. cognitive reserve, albo cogn tak jakby coś, co wpływa na twój cognitive performance w środowisku biohackerskim. Chodzi o to, że to jest wszystko to, co robisz ze sobą całe życie, żeby możliwie zahamować, spowolnić proces związany z degeneracją mózgu. Bo degeneracja mózgu u wszystkich nastąpi w pewnym stopniu. Nie musi to być demencja. Nie musi to być proces chorobowy, bo fizjologicznie nasz mózg i tak się zestarzeje, u niektórych wolniej, innych szybciej. Natomiast rezerwa poznawcza to jest wszystko to, co robimy ze sobą od poziomów bardzo cielesnych, jak dieta, sen, sport, po takie poznawcze, intelektualne. No języków, właśnie, mówiłaś o żonglowaniu też. Tak, żonglowanie, fantastyczna w ogóle metoda, czy pisanie lewą ręką, czy czytanie do góry nogami, na wzbudzanie neuroplastyczności. Czyli Daj temu mózgowi jakąś pożywkę, coś innego niż robisz zwykle. Praktykujesz takie rzeczy u siebie? Nie żongluję, ale lubię pisać sobie inną ręką albo no generalnie z takich rzeczy, które pobudzają moją neuroplastyczność to jest na przykład lubię czytać w innych językach albo no, nauka języków. No generalnie u mnie wybierasz sobie coś z tego spektrum, ja strasznie, nie wiem czy strasznie, bo strasznie jest takie pejoratywny. dużo czytam, uwielbiam czytać. jestem. I czytanie podobno bardzo pomaga na pobudzanie pamięci roboczej, z tak. tego co pamiętam. I o czytaniu też może sobie zaraz chwilkę powiemy, bo wiesz, czytanie... Jest dobre dla mózgu. I to dla takich osób, jak prawdopodobnie ty i ja, nam się ciężko skupić. No, nam od razu te myśli uciekają w każdą stronę, jak się je czytasz. Chociaż, wiesz co, ja z czytania mam tak, że to jest jakby moja ostoja i... i bardzo. Czytanie Za, też mam... To, to zaraz o tym powiem, bo czytanie też mam wpisane w, jak, w element dnia. I to jest jakaś taka moja święta rutyna po prostu, którą relaksuje mnie to chilluje staram się ostatnio przeszłam na takie czytanie też książek które nie będą naukowe czyli żeby mój mózg nie podkreślał cały czas i nie dawał karteczek tylko wiesz na jakaś powieść ale za chwilę bym przeszła do tego czytania natomiast z tymi zakonnicami <laughs> próbujesz tu ze mną skakać ale jeszcze się staram trzymać rzeczywiście okazało się że zakonnice jakby wiesz tak możemy myśleć mainstreamowo no Intelektualnie sprawcze, aktywne, prowadzące gdzieś tam zajęcia, czytające dużo aktywne w bibliotece, yy, w bibliotekach, czy tam po prostu, wiesz, mające do czynienia z książkami, okazuje się, że ta ciągła ich aktywność poznawcza, czytanie, uczenie się do późnej starości, po prostu gdzieś tam bycie z tymi książkami powodowało, że mimo że ich mózgi na poziomie biochemicznym, biologicznym, morfologicznym były zmienione i powinny dawać realnie manifest w postaci objawów. Czy pamiętasz, że to były mocne zmiany? Nie pamiętam teraz, nie, nie pamiętam tych danych, natomiast to jest do znalezienia w internecie o rezerwie poznawczej. Ja może też spróbuję to podlinkować. Myślę, że o tym chyba w książce wspominałam. Hmm. Ale podobne rzeczy w ogóle wiesz w kontekście naszego zachowania, to może już bardziej przejście na samopoczucie i nastrój i nastawienie. I też daleka jestem od tego, żeby mówić, że wiesz, wyleczysz się dobrym myśleniem czy słońcem. Nie, ale jest to na maksa kompatybilny element zdrowia tej piramidzie zdrowia ludzie, i widać to było w badaniu w y, 2018 roku, w jakimś takim journalu alzheimerowo-typowym, typowy, alzheimerowo badania, które wykazały, że po prostu ludzie o usposobieniu bardziej pozytywnym, optymistycznym, z takim nastawieniem, z tą większą rezyliencją tak zwaną, z tą odpornością na stres, nie tacy, którzy nie mają smutków i wiesz, good vibes only, bo to nie działa, ale po prostu tacy, którzy jakoś lepiej stają w szramki z rzeczywistością, y, mimo zmian realnie obserwowanych w neuroobrazowaniu czy w jakichś tam parametrów biochemicznych związanych z karmą Alzheimera też te objawy manifestowały się dużo słabiej. Czyli i o tym mówi tak naprawdę cała psychoneuroimmunologia i to jest, wiesz, na inny podcast, ale to jak swoją psychą, usposobieniem i tym, co robisz ze sobą na poziomie psychicznym Jesteś w stanie wpłynąć na biochemię mózgu. Czyli czy teoretycznie, leciała. jeśli ja miałbym predyspozycję albo do Alzheimera, albo do demencji, je, jeśli będę bardzo ciężko pracował nad swoim mózgiem, właśnie pod względem tego, żeby pobudzać godną neuroplastyczności, jest szansa, że będę w stanie troszeczkę skowerować te zmiany, które się tam dzieją i nie, będę, nie będzie to tak widoczne. Natomiast nie jest to na 100% i nie, nie wiadomo, da jakiego... Kilka aspektów. Przede mhm. wszystkim, jeśli mówimy o chorobie Alzheimera, i to też jest bardzo duży skrót myślowy. Natomiast, jeśli słuchacze będą chcieli, to kiedyś w nią się nagrałam całą taką dwugodzinną audycję o neurodegeneracji o tym, co, jak, co przyczynia się. Mamy chorobę Alzheimera też idąc tymi dwiema głównymi drogami: sporadyczną i rodzinną. Mhm. Czyli sporadic Alzheimer Disease i familial Alzheimer Disease. I teraz. Czyli odziedziczoną? Odziedziczoną, albo, prostu, prostu. albo po prostu dzieje się w wyniku różnych czynników, mówi się to, jatrogennych, czynników związanych ze środowiskiem, palenie papierosów, uraz głowy, cukrzyca typu drugiego. Dzisiaj wiemy, że kwestie związane z nieprawidłowym brzemieniem, prozapalnym, przetworzonym takim junk foodem, bardzo, bardzo mocno wpływają na rozwinięcie choroby Alzheimera. Słyszeliście? I to też jest, wiesz, o, o, Znowu taki zrobię spoiler, no sorki, ale dużo piszę o tym w książce. O tym, no. jak ale ja nie mam, nie widzę w tym niczego dziwnego. Bo nie chcę wiesz, że autoreklamę zostawiać, ale starałam się to tak. Ju, już za późno. Rozkminić, powiedzmy, wytłumaczyć ludziom, dlaczego tak jest, dlaczego mówimy na, chorobie na chorobę Alzheimera cukrzycą typu trzeciego, typu trzeciego albo zmianami naczyniowymi. Słuchaj, ja chciałem Cię pytać o to, o czym piszesz książkę, więc jak będziesz dorzucała to na, na, przez, przez cały podcast, to po prostu nie będziesz Nie będziesz raz... pytał. Tak, no, dokładnie. No, to już mamy do z głowy. Zadałeś <laughs> pytanie, czy mógłbyś się jakoś, wiesz, obudować, zbudować, sobie, spakować ten plezaczek z tą rezerwą poznawczą. Więc jeśli. Jest forma rodzinna, ten FAD tak zwany. Jest to forma dużo rzadsza. Jest to około 5% przypadków choroby Alzheimera. Ona jest związana z mutacją. Zostawię, tak tylko rzucę, może ktoś będzie chciał sobie doczytać, czy sprawdzić. Mutacja zazwyczaj w genie PS1, PS2, czyli presenilina pierwsza, druga, albo APP. Mhm. Białko prekursora amyloidu. I to są mutacje tak zwane autosomalne dominujące. Czyli znowu, może pamiętacie z biologii, że było duże A i małe A. Żeby mutacja recesywna to musiały się spotkać dwa małe A, czyli mama i tata byli nosicielem. Oni nie byli chorzy, ale ich dwa małe się zbiegły, no i ja, nieszczęśnik, mam tą chorobę. A duże A wystarczy, że po prostu dziedziczę jeden, jedną kopię tego genu i ujawnia się u mnie ta choroba. I rzeczywiście w chorobie Alzheimera jest tak, że dziedziczę ten gen. I da się to zbadać badaniami krwi, bo teraz ja ostatnio miałem badania i pamiętam te duże IMO, a tam było coś I, o tym. Wiesz co? Ja dokładnie czasem dostaję takie pytania, ale no nie jestem klinicystą, nie wiem, gdzie w Polsce robi się. Wydaje mi się, że w szpitalu MSW i A w Warszawie, na Wydziale Alzheimerowskim, ja tam też współpracowałam w trakcie doktoratu, tam są specjaliści, którzy pewnie, wiesz, mogliby pokierować, kiedy masz, nie wiem, jakieś takie subiektywne odczucie, że coś może się dziać, masz historię w rodzinie. Oddaję tutaj do ekspertów. Natomiast co jest takie, wiesz, charakterystyczne w tej formie rodziny? ona objawia się bardzo, w ogóle to jest straszne, ale bardzo ostro, czyli szybki jest ten, ta gradacja, jeżeli chodzi o działanie mózgu i bardzo wcześnie. M miałam do czynienia z pacjentami 35-36 lat. Czyli ja mam 36 lat i wiesz, już powinnam mieć, gdybym miała formę rodzinną, to objawy się manifestują dużo wcześniej. I znowu tu pojawia się pytanie, no jak mam taką rodzinną, no to wiesz, już nic nie mogę zrobić. No nie, możesz też zrobić, mimo że masz, jesteś już gdzieś tam Masz te geny i ta choroba Alzheimera może się u Ciebie rozwinąć, no to quality of life, tak? Czyli możesz wpłynąć tym wszystkim, żeby opóźnić to. Dietą, nie wiem, czy nam wystarczy czasu, ale wiesz, można wiele mówić o tym, jakie aspekty diety wpływają, czy aktywnością ruchową, czy wiesz, tym, że większą wagę przykładam do snu, większą wagę jeszcze przykładam do tego, że no wiem, że mam tą mutację, no to jeszcze bardziej jestem człowieczkiem aktywnym intelektualnie. Nie wiem, czy cały czas gdzieś działam i ogarniam. A w formie sporadycznej to rzeczywiście są wypadkowe. Nie mam mutacji, mogę mieć pewnego rodzaju zmienną, tak zwany polimorfizm takiego białka apolipoproteiny. I to sobie możemy zbadać. Yy, apolipoproteina, ta izoforma czwarta, jest prawdopodobnie bardziej związana z występowaniem choroby alzheimera tej sporadycznej, i też z miażdżycą. Bo dzisiaj też, nie wiem, dla mnie to już czasem jest taki już temat, wiesz, wyklepany, a, ale mam wrażenie, że ludzie nie do końca wiedzą, że właśnie choroba alzheimerata ta sporadyczna mhm. ta w trakcie życia, którą nabywamy. Tak, jak wspomniałam, jest na maksa związana ze stylem życia, czyli właśnie dieta prozapalna, dużo tłuszczu, dużo cukru, brak ruchu, siedzący tryb życia. Skąd, skąd myślisz, że ludzie mieliby to wiedzieć? Bo wiesz, to właśnie tak, <grym> więc fajnie, cieszę się, że jestem sobie dzisiaj tu u ciebie i mogę też o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że może w tej mojej bańce, gdzieś tam naukowo-popularyzatorskiej, już tak sobie myślę, dla, dobra. dla ciebie i... to jest taka kompletna podłoga, taka absolutna, ale. Że, że ale... mogę o tym mówić po raz enty. Natomiast, tak, no, widzimy, że. Dieta zasobna, w bardzo mocno, węglowodany proste, czyli mam tu na myśli słodycze, cukry rafinowane, no łakocie, to co wszyscy czasami lubimy jako comfort food, ale jeżeli to jest większość naszej diety, plus nie ruszamy się, właśnie nie mamy tego, zaczęliśmy od tego rozmowy, nie? tego przypływu, tego wszystkiego, czym się ta, ta głowa karmi. Yy, I podoba mi się takie stwierdzenie: give, you, give your neurons some legs, uwielbiam to, nie? Że po prostu uruchom te neurony, daj neuronom ruch. Zacznij je karmić dobrym, pożywnym, zajebistym jedzeniem na zasadzie odżywiam się, odżywiam swoje ciało, a nie tylko karmię i jeszcze szczególnie dzisiaj przekarmiam. To okazuje się, że w taki sposób życia, kiedy nie mamy ruchu, kiedy jesteśmy mocno w tym kierunku tej prozapalnej diety bogato węglowodanowej, no to jest bardzo duża równia pochyła do tego, że ta choroba Alzheimera się manifestuje. I też palenie fajek na przykład bardzo mocno. Palenie fajek, spożycie alkoholu częste, urazy głowy właśnie. To jest przerażająca perspektywa. To jest... I najgorsze jest to, że nie, nie, nie za bardzo da się coś z tym zrobić. Jeśli te zmiany lifestyle'owe być nie pomogą, to na razie. Rancu... Jest... Ale z drugiej strony, Przemek, kurde to zrób coś. Mhm. W takim sensie, że to jest... Chociaż próbuj, nie? Chociaż próbuj. Ja rozumiem, że nie wszystkich stać i też dlatego tak, nie wiem, tłoczę o tym chodzeniu, spacerze, czy, czy tym, żeby... Daria była u ciebie przecież, nie? No Daria, w ogóle fantastyczna jest jej książka Jak spać, żeby się wyspać. Też gościłam ją swego czasu u siebie i rozmawiałyśmy właśnie o tym, że no dobra, no może nie możesz mieć fancy budzika, nie wiadomo jakich urządzeń, czy diety pudełkowej, Zadbaj o siebie na najprostszym poziomie, a naprawdę zyskasz trochę więcej lat dla tego swojego mózgu. Czyli zadbaj o ten sen, żeby ten mózg się oczyszczał z tego amyloidu. Czytanie chociaż. Czytanie, czy, czy w ogóle to, że jesteś, wiesz. ale... spacer, to są takie totalne tak. podstawy, nawadnianie. Nie potrzebujesz na to kasy. Nawadnianie, spacer, spędzanie. Szczęśliwie, oczywiście, no, nie każdy ma gdzieś tam grupę swoich bliskich ludzi, ale okazuje się, że posiadanie bliskich, nawet dwóch, trzech osób lub jednej osoby zaufanej, i to tym też różni się. Ostatnio miałam taką rozkminę, dlaczego y, ludzie czasem łączą do jednego worka introwertyzm z samotnością. I jeśli mo mogę, to chciałabym tutaj powiedzieć, dlaczego... To jest idealny podcast do rozmowy. Aspekty społeczne i w ogóle to, że jesteś społeczniakiem, czy że nie musisz mieć gromady tych znajomych, ale masz osobę, przez którą nie czujesz się osamotniony. Wiesz, że nawet jeśli dzisiaj siedzę sobie w domu, wczoraj siedziałem i jutro też będę, bo jestem introwertyczna, lubię swoje towarzystwo, ale ta myśl o tym, że jest ta osoba... I masz się w ewentualnie do kogo odezwać. Dokładnie, masz tą alternatywę, że ktoś jest. Nie jest to osamotnienie. czyli by cię i będzie chciał cię wysłuchać. Tak. I to bardzo mocno pokazało, jak w czasach covidowych kiedy starsze osoby, które właśnie no być może miały już jakąś tendencję do rozwinięcia chorób neurodegeneracyjnych, i też mocno to było widać na oddziałach in, intensywnej terapii o JOMach, kiedy była ta deprywacja, nie przychodziła rodzina, znajomi, przyjaciele, jak bardzo następował szybszy postęp choroby. I tutaj, wiesz, cała na biało wychodzi znowu psychoneuroimmunologia. Te aspekty społeczne, towarzyskie yy, i właśnie dlatego, między innymi, taką grupą kontrolną, czyli takimi zdrowymi, Starszymi osobami są słuchacze uniwersytetów III wieku. Ludzie, którzy siedzą sobie w swojej klice, mają jakieś swoje, wiesz, community i jeszcze przy okazji wspólny flow, czyli zgłębianie nauki, czy jakieś grupy szachistów, czy jakieś panie z school, które coś tam razem robią. To jest fantastyczne, żeby rozumieć, że to też jest coś, na co nie potrzebujemy urządzeń, wiesz, żadnego ustrojstwa, aplikacji. To jest, to jest ludzkie, to jest nasze. Zawsze byliśmy, żyliśmy w grupach. I ja też rozmawiałem o tym z Alicją Puścian i ona powiedziała mi, że trzeba mieć wokół siebie ludzi, przy których poziom stresu w twoim organizmie podczas kiedy przebywasz to tą osobą jest niski, ale teraz po tym, co powiedziałaś odnośnie tego COVID-u, z rodziną to nie zawsze jest tak, że masz niski poziom stresu, a wciąż prawdopodobnie to wpływało na tych ludzi. Więc to chyba nie chodzi tylko o to, żeby mieć... Zgadzam ten... się z tym, co powiedziała. W ogóle Alicja Puścian razem z Instytutu, pamiętam jeszcze z, z korytarza, bardzo, bardzo cenię w ogóle jej pracę dość też ja, że z u... tak? Mhm. I rzeczywiście jest tak, że im bardziej są to takie znajomości, relacje, antistres, bo tego stresu mamy, wiesz, potąd w życiu codziennie, te triggery są z każdej strony nas, nas ruszają, a jak przytoczę tutaj Sapolski, którego kocham, uwielbiam, zachęcam wszystkich do lektur książek Sapolskiego, powiedział, że to nie stres jest problemem, tylko nasze, wiesz, attitude, sposób w jaki postrzegasz te rzeczy, to powodują, że stres cię zabija i rzeczywiście relacje... Nawet silny stres? No wiesz, co nie, no, jeżeli jeśli, mówimy jeśli... o stresie pod tytułem wypadek samochodowy, gdzie zakrawamy już o PTSD, czy taki stres, którego ciało nie było w stanie przetrawić, skonsolidować, wiesz, jakby przeżyć, no to nie, ale mówimy o takim stresie codziennym. przed wystąpieniem publicznym? To też jest stres, to też zależy. To może być dla ciebie coś y, motywującego. Eustres tak zwany, tak? Czyli mamy trzy rodzaje stresu. Eustres, dystres i neustres. Neustres to jest takie, nie ziembi mnie, nie grzeje. Mm -hmm. Eustres dla mnie to może być hipermotywujące i ja przed wystąpieniem, wiesz, pff, bus poznawczy. I to zależy od percepcji? To zależy od percepcji, to zależy od twojego podejścia, od, od rezyliencji. Właśnie to jest fajne w sumie, że każdy ma takie narzędzie, że sobie trochę może to ukłuć. I ten trzeci to jest taki killer. Dystres, czyli to, że odcina mi, wiesz, korę przedczołową, i jestem amebą, nic nie wiem, wszystkie informacje gdzieś tam zniknęły. I na to mamy wpływ realnie, co ze sobą robimy na przykład przed egzaminem, w jaki sposób podchodzimy do uczenia się, ale to, to jest jakby bardzo duża praca właśnie z, z tej relacji ze stresem. Natomiast rzeczywiście posiadanie w swoim gronie osób, przy których Czujesz się najbardziej swobodnie, jak to możliwe. Możesz po prostu leżeć, nic nie robić, nie musisz się też spinać, czyli wiesz, takie znajomości typu, że po prostu sobie jest. I nie czujesz tego dyskomfortu, jak ze znajomym w pociągu, z którym musisz gadać przez trzy godziny. To jest, takie, że jak, jak nie gadasz, to jest, to jest takie dziwne. Tak, tak, Dziwna cisza, ja tego nie znoszę, a też często wchodzę w takie po prostu momenty, że lubię sobie pomilczeć wbrew pozorom. Ja się zastanawiam, czy to nie jest, nie powinniśmy robić w ten sposób, że po prostu przyjdę sobie gdzieś i powiem, wiecie co, ja tak, ja mało mówię. I, i, i to by ze mną ściągnęło wszystko. To. I, I tak się sobie. Przyznać, może nie wiem, ktoś z moich bliskich znajomych tego będzie słuchał, ja tak robię. Robisz tak? I, y, wiecie co, ja dzisiaj mam taki dzień, że ja sobie będę słuchać, albo po prostu też już się nauczyłam, że ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że to nie jest o was. Bo jakim mamy problem dzisiaj? Nie bierz wszystkiego do siebie. Mm -hmm. To nie jest o tobie, mm -hmm. że ja powiem, że wiesz co, Przemek, Jestem przeboczcowana, ja sobie wyjdę. Tu w ogóle nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o mój układ nerwowy. Po prostu wstać, wyjść, czy nawet być z osobą, z którą każdy sobie siedzi w swoim sosie. I tak, zgadzam się totalnie z tym, co powiedziała doktor Puścian, że to obniża nam poziom stresu, a z rodziną, no jest ró różnie ale generalnie samotność która nie jest dla nas z wyboru bo naprawdę chciałabym to rozróżnić introwertyzm nie jest tym samym co osamotnienie spędzanie czasu samemu nie jest tym samym co osamotnienie dokładnie I spędzanie Jeżeli... czasu wśród ludzi nie jest tym samym tak, co bo tak. można być wśród ludzi i wciąż się czuć samotny. dokładnie o to chodzi więc to jest bardzo takie no wiesz, indy... znowu poznawcze żebyśmy to rozróżniali więc te relacje społeczne są ultra ważne i y, też staram się tutaj jeszcze, my byliśmy w tym, więc staram się nawiązać do tego odsunięcia powiedzmy tej choroby Alzheimera, więc na pewno... Nieźle potrafisz to łączyć. Ciągniesz te wątki wszystkie z tyłu Staram się, no, ale miałam, wiesz, raz się zgubiłam. Natomiast, oczywiście szama, ale byłam u Ciebie w kuchni, i widzę co tam stoi, Zdrowo się odżywiasz, suplementacja przemyślana. Naprawdę to ma znaczenie. I tu znowu nie chodzi o to, żeby jeść nasiona chia, orzechy, makadamia, nie wiadomo co, kiedy portfel nam na to nie pozwala naprawdę, wystarczy jeść sezonowo. Ja też jestem wielką zajawkowiczką tego, żebyśmy jedli sezonowo, czyli jak są ziemniaki, jedzmy ziemniaki. Jestem na diecie low ale uważam, że ziemniaki są rezerwuarem nie tylko węglowodanów, wody i składników odżywczych. Jedzmy owoce sezonowe, truskawy borówy, jedzmy orzechy włoskie, to nie muszą być fancy rzeczy, oliwę z oliwek. Tłuste ryby czasami, przynajmniej dwa razy w tygodniu, a jeżeli nie, to wiesz, wrzućmy suplementację, już to wystarczy, żeby zadbać o te kanwy diety takiej promozgowej. Plus taka podstawowa. Nowa dieta to przecież ryż, kurczak tak. i jajka i to już jest broku bardzo, ryż, bardzo ryż broku. Tak, ale dokładnie jaja na przykład też oczywiście rozumiem, szanuję. Ja nie jestem weganką, yy, jestem na diecie wegetariańskiej, natomiast oczywiście rozumiem poglądowo niejedzenie jaj czy produktów odzwierzęcych, ale jeśli chodzi o to, co jest dla mózgu kluczowe, to to jest cholina, która na przykład jest w mleku mamy. Nasz pierwszy taki główny rezerwuar choliny, właśnie jaja czy, czy podroby, ale ta cholina jest kluczowa, żeby mózg funkcjonował. I teraz znowu, jeżeli nie mamy tego w diecie, to wiesz, trochę się zainteresować, trochę kurczę pogrzebać, poszukać tego, co dla tego mózgu mogę zrobić, i to wcale nie musi być coś nie wiadomo, nie wiadomo co. Jeśli nie lubię z, wiesz, zorganizowanych treningów i nie jara mnie chodzenie na siłkę, czy jakieś intensywne bieganie, to te spacery, nie? Też jest bardzo duża kwestia. Albo bieżnia pod biurkiem. Albo, no to już musisz mieć wiesz. Ale to trzeba mieć sobie, i... ale oczywiście. I, I drugą częścią tego wszystkiego też, yy, o czym trochę chyba się mniej mówi w kontekście, wiesz, bo wszyscy mówią o bustowaniu mózgu. I ja sama lubię to bustowanie mózgu, lubię sobie patrzeć, co mi wpływa, coś, co nie jest psychostymulantem, i jakby unikam. Unikam narkotyków, unikam wszelkiego rodzaju... Znaczy Modafinili i tak dalej. Nie, po prostu też, jakby to nie o to chodzi, że wiesz, no nie spożywam alkoholu, bo po prostu nie potrzebuję tego. Natomiast szukam sobie alternatyw, które są w stanie coś zrobić dobrego z moim mózgiem. Czy to jakieś zioła, czy grzyby Lion's Mane. Kawusia. Wiesz, kawusia, tak, rozmawialiśmy o tym. Jestem absolutnie kawocholiczką, macza, tego typu rzeczy. Herbata nawet czarna, która ma tę akryne i, i tę czy herbata zielona. Natomiast robienie takich, po prostu sobie... Zastanowienie się bloków tego, co może mi pomóc w kontekście diety. Natomiast to, o czym chciałam też powiedzieć, czyli boosting mózgu to jedno, ale bez zatrzymania nie ma ruchu, nie? Mhm. Żeby się ruszyć, musisz się zatrzymać. Bez jakby czucia ciepła nie odczujesz zimna, musisz czuć jakąś różnicę. I teraz kluczowe dla mnie jest to, i tutaj znowu też staram się o tym napisać w książce, dlaczego aktywowanie i to wszystko, że jesteśmy, wiesz, ło, lecimy na zajawie, boostujemy mózg i robimy to wszystko jest tak samo ważne i to, to jest absolutnie in-yang. Musi być też ta relaksacja, czyli jeżeli się ćwiczę, trenuję, działam poznawczo, to muszę mieć czas na odmóżdżenie w cudzysłowie, czyli na tą pustkę, muszę mieć czas na tą relaksację, na to takie słodkie nic nie robienie. Które po prostu nie wzbudza we mnie wyrzutów sumienia, bo tylko wtedy mózg się chiluje i relaksuje. To odosobnienie nie nazwałabyś czymś takim? Czy tam to jednak jest na tyle stresor dla siebie, że to nie, nie działa w ten sposób? Zawsze jest to dla mnie stresor, kiedyś na to wybieram i autentycznie zawsze boli mnie gardło, dzień przed, Maciek. Może ja nie pójdę. W sumie, wiesz, mój mózg. To jest po prostu leniwa maszyna, i on by chciał siedzieć, i wiesz Chyba, oglądać. chyba wszystkie mózgi są tak, leniwe maszyny. Tak. I zawsze nas będzie wyciągał. I oczywiście, że to jest angażujące, bo ty musisz trzymać fokus. Wiesz, bardzo łatwo jest na medytacji zasnąć. Miałam też taką, wiesz. Ale to właśnie nie jest ta sztuka. Ty w medytacji masz być ostry jak igła. Ja kiedyś byłem i nie pozwalali nam się kłaść, właśnie, bo ludzie odpływają. Totalnie. Więc, więc, więc to jest pewnego rodzaju dla mnie wysiłek, ale już nawet jeśli ludzie nie chcą medytować. I ja, ja jestem takim zwolennikiem, wiesz, takim, kurczę. Porędownikiem tego, żeby robić rzeczy prosto, nieskomplikowanie i tak, jak lubisz. Czyli nie musisz medytować do ciszy z mantrą, jakkolwiek, czy chodzić na odosobnienia. Możesz po prostu robić rzeczy uważnie, możesz być uważny w codziennych czynnościach. Czyli jak rano sobie robisz kawkę, i to też jest dla twojego mózgu coś relaksującego i coś, co pozwala ci w ogóle. Taki czas dla siebie. Taki czas dla siebie, skonsolidować rzeczy w głowie. Metoda, którą zawsze pamiętam, kiedyś miałam wykład na Politechnice, chyba. Warszawski na jakiejś politechnice, generalnie z informatykami, wiesz, z ludźmi, programiści, są którzy chcą boostować mózgi. Są I wszystko tylko, bo jak bustować te mózgi? Czy energetyki? Ale kluczowe dla waszego kreatywnego myślenia, żebyście zrobili zajebisty kod, czy żebyście wa wam w ogóle się to wszystko poukładało w szuflady, jest to, żeby na przykład dzień przed już nie siedzieć i nie zakuwać, tylko pójść spać, żeby zrobić sobie relaksację, żeby, nie wiem, zrobić sobie ciepłą kąpiel, a nie, nie do końca... Ciepła kąpiel na maksa działa, co? Ciepła kąpiel działa na maksa i to też jest ja... Dobra, jakby tutaj wiesz, jestem teoretyk. Mega szanuję zimne prysznice, morsowanie. Tak wiem, co to robi z mitochondriami, ale sama nie praktykuję. Mam... I podbija dopaminę. I, I podbija Huberman dopaminę. mówi, że do dwóch i pół razy w ciągu dnia podbija przez do czterech godzin, więc to jest bardzo dużo z tego. Nie wiem, nie widziałam tych danych, więc jakby musiałabym to zobaczyć, żeby rzeczywiście powiedzieć, że tak jest, ale. Ja, ja powtarzam po Hubermanie to, co mówił w podcaście. Okej. Okay. Dopaminę, adrenalinę zdecydowanie tak, dlatego jeśli mówimy o takim wiesz, boostingu, polecam rano, nie wieczorem. Wieczorem, jeżeli chcesz pójść spać, a wszyscy powinniśmy chcieć pójść spać, czyli ogólnie wieczorem nikt nie powinien chcieć się pobudzić, no chyba że czeka nas, nie wiem, impreza czy coś. Raczej powinniśmy się relaksować i wyciszać, i to też jest brain boostowa praktyka, bo dzięki temu karmisz swój mózg w ten sposób, że w pamięci krótkotrwałej. W Twoim hipokampie coś tam się przekłada, coś tam się wiesz. Wywalasz sobie to, że pani w biedronce powiedziała do Ciebie coś tam, że dzisiaj się potknęłam. To nie jest ci potrzebne. Przechodzi to do pamięci długotrwałej, deklaratywnej, proceduralnej, semantycznej, to, co jest ważne. I sama nieraz miałam takie w swoim życiu, wiesz, momenty, kiedy do. Tak, egzamin z biochemii pamiętny, zakuwanie do, do późnej nocy, i nagle rano wstajesz i jest nic, pustka. I na drugi termin pamiętam, że poszłam tak, że mówię: Dobra, co już zostało w głowie, to jest, gdzieś tam sobie narysowałam te wzory witamin, idziesz i jest zupełnie inaczej. I naprawdę zachęcam, żebyśmy spróbowali podchodzić do swojego mózgu. Nawet jeśli chcemy go zboostować, to na przykład tak, modafinil, czy jakieś adderal, czy coś, co ma nas stymulować, to ci robi na moment. Ale zakładam i, i ręczę, że na poziomie takim długofalowym ta wiedza później ci może wypaść, czyli będziesz super ostry właśnie na prezentacji, na wykładzie, ale to nie zostaje z tobą na długo, więc to jest taka kropla drąży skałę. Jeżeli robimy to powoli i uczymy się na przykład takimi interwałami, często, ale po trochę. Zawsze, zawsze będzie lepszy efekt niż lecisz ciągiem, bo twój mózg w pewnym momencie po prostu nie ma już zasobów i tego nie wchłonie. Nie jest to nie przyswoić. Co do medytacji, ty mówisz, że niektórzy mogą nie chcieć medytować. Mm -hmm. Ja jestem taką osobą, o której o medytacji już tutaj rozmawiałem nieraz. Wszyscy, których słucham, medytują, i ja do tej pory nie zaczęłam medytować. Mhm. I ostatnio skroluję sobie Instagrama, i jest Neuroscience News, i jest napisane, że jest jakaś meta-analiza badań na temat medytacji, że pomaga i z neuroplastycznością, i że pomaga z pamięcią, i że są badania, gdzie, które pokazują, że ludzie po medytacji mają większy hipokamp. Tak, nie tylko. To jest w ogóle totalnie. I wiesz, oczywiście mogę. Ja, ci... ja chcę zacząć medytować, hmm. więc opowiedz mi o tym, proszę. Te badania, to jest jakby, znowu, dla mnie to jest, już jest takie, że jakby dawno, dawno to już wiadomo, ale fajnie, że wychodzą metaanalizy, czy naj, naj, najbardziej jakby cenne dla nas badania, to jest metaanaliza, czyli zbiór i wnioskowanie statystyczne na podstawie czegoś. Wspaniale, jeżeli inne laby to pokazują, bo wiadomo, co szkiełko i oko, to co innego może być. I też tak zwane umbrella review, czyli ktoś co tak bardzo krytycznie bierze jeszcze jakby szersze szersze pokazania i czytałam też takie badania dotyczące metaanalizy o medytacji, które pokazują po pierwsze, tak, hipokamp rośnie w siłę, powiedzmy, tak, czyli ta struktura naszego układu limbicznego, która jest związana z pamięcią, tą krótkotrwałą szczególnie i przykładowo w chorobie Alzheimera hipokamp maleje. bardzo, bardzo maleje, degeneruje, neurony cholinergiczne właśnie tam umierają, dlatego jedną z objawów choroby Alzheimera jest ta pamięć krótkotrwała, która znika. Ale czy to jest jakoś wyjaśnienie, dlaczego ten hipo, hipokamp rośnie? Ja tego nie rozumiem. Wiesz co, jest w ogóle dużo pośrednich dróg. Po pierwsze, yy, sama relaksacja. I to teraz nie jest żaden rocket science. Wiesz, wiemy, że zmniejszenie poziomu stresu wydłuża nam życie, bo przykładowo obniżony poziom kortyzolu wydłuża nam enzym telomerazę. I wiesz, chodzi o to, że stres, który działa w kaskadach biochemicznych na wiele różnych aspektów, bo kortyzol działa... Na masę rzeczy. Korty... I, w, I w tym może działać na hipokamp. I w tym może działać w taki sposób, że poprawia neurogenezę. Bo dzisiaj wiemy, że to właśnie w hipokampie, w dwóch miejscach w zakręcie zębatym i w, w zakręcie zębaty hipokampa i strefa podkomorowa dochodzi do neurogenezy. A wiemy, że jednym z głównych bardzo złych czynników, które po prostu na łeb, na szyję, cną neurogenezę, jest przewlekły stres. I teraz medytacja, nie tylko działająca tu i teraz, jako metoda relaksacji, tylko co do zasady, osoby, które medytują, wdrażają to w swoje życie, regulują poziom stresu, obniżają go jakby, wiesz, długofalowo, więc stajesz się osobą mniej chronicznie zestresowaną. I tutaj znowu, to nie chodzi o to, że jesteś człowiekiem, który jest wypłaszczony emocjonalnie, nie reaguje, nie albo... Nie jest naspidowany, no, mózg nie jest boostowany. Ale mózg działa, ja na przykład... Już pogadaliśmy wcześniej. Ja jestem bardzo nakręcona, jeżeli wchodzę w coś, co mnie kręci. No, nikomu ale... nie musisz tego udowadniać. Ale <laughs> nie wiem, czy to jest do końca złe. Taka, tak już po prostu mam i, i to biorę, entropia. Natomiast to, co daje mi medytacja, to nie wydaje mi się, żeby zmieniała moje usposobienie. Taka aśka, już po prostu jestem, ale to, że łatwiej pracuję ze swoimi emocjami, mniej się odpalam. Nie krzyczę, nie wiem, łatwiej reguluje swoje emocje, łatwiej wydaje mi się, że jakoś wchodzę w takie wiesz, kompromisowe działania, po prostu jestem spokojniejsza, czuję, że mój mózg mam kontrolę nad tym, czy się nie odpalam. I teraz hipokamp może nam rosnąć rzeczywiście pod wpływem medytacji, czy przedni zakręt obręczy, czy są badania, które wskazują, że kora jest w ogóle gęstsza, więcej istoty szarej, czyli samych komórek nerwowych, ale też więcej istoty białej. Istota biała to jest, szara to są neurony. A biała to jest wszystko to, co nas łączy te neurony, czyli włókna, neuro, neuryty, akson, mielina, i poprawia się i to, i to. I widzimy, że jakby wydaje mi się, że to jest kwestia neurogenezy, po pierwsze, że poprawia się w mózgu. Po drugie, też jeżeli spada poziom stresu, też zmniejsza się odpowiedź zapalna organizmu, bo stres. To jest główny trigger też stanu zapalnego. Nie wiem, czy Karolka, yy, Karabin, bo to jest mój ekspert od stanu zapalnego. Dzisiaj wiem, że Daria też wspominała. Fundament, stres, jeżeli jesteśmy chronicznie zestresowani i mamy jeszcze na przykład jakieś stany zapalne, no to to już jest, wiesz, równia pochyła, musimy coś z tym zrobić. I teraz, jeżeli jesteśmy chronicznie zestresowani, czyli weźmy sobie tak benchmarkowo osobę 35, duże miasto, pracuje w firmie, dzieci, wiesz, jakieś obowiązki, wszyscy to mamy. I teraz włączenie medytacji do twojego życia powoduje zmniejszenie tego poziomu stresu, więc siłą rzeczy też zmniejsza się poziom stanu zapalnego. Dlaczego? Okazuje się, że jeżeli spada kortyzol, to spada też poziom limfocytów, jakby, które są odpowiedzialne za stan zapalny, białka CRP, możemy sobie zmierzyć czasami z krwi, białko C-reaktywne. Zwiększa się też poziom takiego hormonu, zwanego hormonem młodości, DHEA. Nie wiem, czy słyszałeś. Mm. Ihydroepiandrostendion. Jest to, jest taka szansa. To jest jakby coś, co buforuje i balansuje poziom kortyzolu. Im jesteśmy młodsi, co do zasady, to więcej tego DHEA, DHEA mamy. I są badania, które wskazują, i znowu tutaj powiem, wskazują, bo jak to w nauce, wiesz, potrzebujemy jeszcze więcej szeroko zakrojonych badań, ale powtarzam, tak jakby teraz mamy ten pik, coś dopiero od 10-15 lat to badamy, ale badania, które wskazują, że rzeczywiście te wszystkie pośrednie elementy biochemiczno-molekularne wpływają na to, że widzimy zmiany w mózgach. Podobnie się dzieje w kontekście psychoterapii, że widzimy zmiany w mózgach. Okej, okay. powiedziałaś też, że medytacja wpływa na kontrolę impulsywności. Mhm. Tego też nie rozumiem. W naszym mózgu mamy, jakby to też jest duże uproszczenie, takie centra dowodzenia, powiedzmy. Twoja kora przedczołowa, która rozwija się tak naprawdę najpóźniej 25 roku A życia. nawet do 30 się mówi, jest różnie. Mielinizacja może dochodzić nawet do 30 roku życia, ale już powiedzmy, że te 25 plus minus. Już jest wykształcona, czyli mielinizacja, czyli otaczanie włókien nerwowych takim spoidłem, takim, taką izolacją. Dzięki temu te sygnały po prostu biegną szybciej. I ta kora mózgowa przedczołowa, szczególnie tu nasz ewolucyjny nabytek, ona się nam rozwijała najpóźniej w toku ewolucji, kształtuje się. Właśnie do, do tego okresu dorosłości, dlatego mówi się właśnie, że m, no młodociani, młodzież, nie do końca racjonalność wyborów, jakaś taka decyzja, podparte wiesz, jakąś logiką działań, logika kreatywność. I to jest jedno centrum dowodzenia, właśnie nasze planowanie, logiczne myślenie m, kreatywność nie do końca, ale mam na myśli takie. Branie trochę życia za, wiesz... To, to jest coś, co upośledza alkohol. Dokładnie. Mhm. Między innymi. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do mojej dwugodzinnej monorozkminy o, o, o tym, co się dzieje na poziomie neurochemicznym o alkoholu w niuansie. I czyli mamy to, czyli to, co się dzieje z człowiekiem po życiu alkoholu, to jest trochę tak jakby cofały się te wszystkie zmiany, które się zrobiły. Wiesz co? Po alkoholu... dużym uproszczeniu oczywiście. Y, hamujesz hamowanie. To jest bardzo dobre określenie. Czyli hamujesz wszystko to, co cię trochę hamuje. Właśnie kora przedczołowa by ci powiedziała zachowuj się, nie mów tego, jakieś savoir-behavioralne, wiesz. Odwrotność medytacji. Odwrotność medytacji i też, a zarazem, działanie depresyjne, czyli no na przykład moment, w którym urywa ci film, to już jest tak jakby ultra apogeum działania depresyjnego, czyli masz tak dużo neuroprzekaźnika, gaba, życie usypia i temat, temat rzeka, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Natomiast yy, mówiłam o korze przedczołowej jako centrum dowodzenia tej kreatywności i yy, przepraszam, nie kreatywności, tylko logiki, racjonalności, wiesz. A druga część w naszym mózgu to jest w układzie limbicznym mamy coś takiego jak ciała, dwa ciała, migdałowate. O tym mówimy jako o takim epicentrum emocji, impulsywności, ale też strachu. Świetną badaczką tutaj w Polsce w instytucie nęckiego też jest profesor Ewelina Knapska, która właśnie będzie. Fantastycznie cieszę się, bo to, to, jak ona opowiada o lęku, warunkowaniu i strachu, to ja jestem wielką fanką, a też pamiętam z korytarza w instytucie, więc to, to, te ciała migdałowate, to jest właśnie ten lęk, to czucie takie, wiesz, i też bardzo związane z instynktownością, impulsywnością, ale też bronieniem nas przed jakimś zagrożeniem. I teraz to, co robi medytacja, to jest wyciszenie nadmiernie w cudzysłowie, rozchulanego tego ciała migdałowatego, który zwiększa swoją objętość, kiedy właśnie się umartwiamy, stresujemy, ruminujemy. Ruminacja to jest po prostu od łaciny ruminatio, przeżuwanie, czyli mielisz te emocje, mielisz to, co było, gdzieś tam to cię jeszcze bardziej nakręca. Czyli to potrafi zwiększyć swój rozmiar od razu, jak to robisz... W, w, w neuroobrazowaniu widzimy, że jest tak jakby bardziej też aktywne i może zwiększyć swój rozmiar, więc wiemy, że to wycisza trochę działanie tego cia, tego, tych ciał migdałowych, medytacja, a jakby kora przed przez to też, że się, poprawia się usieciowanie, no bo ta istota biała się zwiększa i istota szara, jesteśmy bardziej sprawczy. Bardziej jesteśmy w stanie gdzieś tam swoimi decyzjami kierować, mniej być impulsywni, bo jakby przechodzi ta szala. Działania naszego mózgu na część te, tego układu związanego z korą przedczołową? To brzmi tak niesamowicie, że aż mi się nie chce w to wierzyć. Ja, ja serio, zacznę medytować i będę relacjonował ludzie, czy to rzeczywiście Zrobisz Żebyś tak? żeby, żeby przemek challenge, ale wiesz, to znowu nie chodzi o to. Oczywiście, to są badania y, y, Sara Lazar. Pamiętam, że były takie badania właśnie na, w Massachusetts, chyba ona robiła po kursie, 8-tygodniowy kurs MBSR. To jest coś właśnie, w czego jestem w trakcie. Jestem teraz siódmy tydzień, y, czyli kurs. Mindfulness Based Stress Reduction. I to jest kurs opisany, bo znowu medytacji nikt nie odkrył. Ona była, tak jak matematyka, już ktoś, okay. ktoś odkopał. Kabadzin zaprzęgł, jakby to zapożyczył z buddyzmu i stworzył bardzo fajny, opisany, mierzalny. Też wiele badań stoi na tym MBsR, że kurs właśnie redukcji stresu. W oparciu o mindfulness. I Czyli właśnie, to by było najlepsze w tych aspektach, aspektach które przed chwilą poruszyliśmy? To jest jakby najbardziej mierzalne. Bo oczywiście, że są, wiesz, badania, które badają, nie wiem, buddyjskich mnichów medytujących, wchodzących w medytację transcendentalną, wiesz, taką już bardzo wglądową, ale to jest po 8-10 godzin medytacji. A to rzeczywiście jest mierzalne i 8 tygodni trwa kurs, ludzie robią to, to i to. W ogóle zachęcam. I tak, jak bardzo chcę, właśnie. Zachęcam, wiesz, co ja poszłam sobie na to. Jestem bardzo zadowolona, naprawdę. Takie miałam wow, że jeszcze. Coś zupełnie z innej strony mogę się dowiedzieć, jak wiele dróg jest w tej medytacji. W sensie to nie musi być tylko medytacja do pustki, medytacja, która powoduje, że wiesz, jesteś. Mm, Wszystkim, jakby trochę chcesz zlać się z przestrzenią, nie przyczepiasz się do myśli, bo to dla niektórych osób i znowu też jest to ważny aspekt. Myślę, medytacja taka nie jest dla wszystkich. Osoby ze stanami lękowymi, z psychozami, ze schizofrenią mogą mieć za mocne wejście, za mocną interocepcję, albo za mocne wejście w głowie i to. I jakąś taką reakcję lękową od razu. Może się skończyć psychozą. A to, co się uczy w mbs że to jest w ogóle, to tak zabrzmi trochę, wiesz, jak taki slogan, ale uważne życie pod tytułem. Uważne jedzenie, uważne, nie wiem, właśnie uważne obywanie się z przedmiotami, czyli nie wiem, mamy praktykę patrzenia na rzeczy inaczej. Umysłem dziecka, umysłem początkującego, że jesteś w stanie zwracać uwagę na detal, tekstury, doświadczasz, od nowa, doświadczasz tak jakby... ich od nowa i w tym momencie, jeżeli naprawdę się na tym skupisz, to rzeczywiście jesteś tu i teraz. A medytacja uważności i mindfulness to ma być to, że jesteś właśnie mindful. Jesteś tutaj w tym momencie, więc dla osób, które nie lubię praktykować po prostu, nie wiem, do ściany, czy wiesz, czy, czy po prostu w takim zamknięciu. Jest też body scan, czyli medytacja, w której opierasz się na czuciach ciała. I też znowu, jeżeli chcesz czyli to Czyli to wejść, jest to, co sobie leżysz, oddychasz i myśl, myślisz sobie, że czuję moją głowę, czuję moje brwi. Czuję skronie, czuję oczy, czuję, czuję oczy. mięśnie za moimi oczami, czegoś nie wiedziałem, że można je czuć, dopóki tak, tego nie spróbowałem. Tak. I oczywiście, że to jest taka wizualizacja i ja sobie zazwyczaj tak wyobrażam, jak wiesz, jak w Dragon Ballu była... Come, come. jestem po prostu Mam jakąś energię, kulkę, która idzie sobie w moim ciele, no bo ciężko jest mi poczuć mały palec czy łydkę, ale wyobrażam sobie ten przepływ tej energii, czy po prostu jakiegoś ciepła, który jest w moim ciele. I po pierwsze, to fantastycznie w ogóle przywraca do ciała, a po drugie, jeśli właśnie nie możesz medytować i ciężko jest po prostu usiąść i nie przyczepiać się do myśli, to też jest fajny rodzaj praktyki. Więc czy też właśnie ten uważny ruch, na przykład my w swojej praktyce mamy uważną jogę, czyli robisz coś powoli, nie spiesząc się, nie na akord, że to musi być perfekcyjne, tylko jesteś w tym ciele, w tym ruchu uważnie. Więc bardzo zachęcam, żeby w ogóle zapoznać się z taką inną medytacją niż siedzenie. I jest wspaniała książka. Yy, na dzień dobry, bo druga jest taka, chociaż hmm. też ją polecam. Życie, piękna katastrofa, John kabat -Zina. To jest no, taka książka, którą myślę, że warto mieć w domu i do niej po prostu, wiesz, ja lubię na chybił trafił sobie otwierać. Życie piękna, Życie piękna katastrofa. Tytuł genialny. Tak, na maksa. I właśnie mówi o tym, że to jest ta piękna katastrofa, że co do zasady wszyscy jesteśmy skazani wiadomo na co, na, na zniknięcie, odejście, na choroby, smutek, przywiązanie. I tylko, przywiązanie. Od, tylko od, odraczamy śmierć. Tak, i odraczamy śmierć, i, śmie i starzejemy, i umieramy się w momencie narodzin. No, limit high flika, skracają się wiesz, komórki, y y maleje ilość. Natomiast to jest pokazane, jak możemy... Mentalem trochę pracować z tym wszystkim. I znowu Kabadzin to jest naukowiec, tam nie ma, wiesz, że wyleczysz nowotwór myśleniem i medytacją, ale jak to może wspierać. A bardzo fajna książka, która właśnie mówi, też naprawdę zajebisty tytuł: Medytacja to nie to, co myślisz. Właśnie taki jest tytuł tej książki, czyli to, że medytacja to nie jest, wiesz, om, kadzidło, palo santo i siedzę, nie musi tak być. Może, ale nie musi. Czyli to MBSR polega na tym, jest kilka sposobów, jak tak. możesz to robić, tak? To jest właśnie, bardzo fajnie się to nazywa, mindfulness-based stress reduction, czyli jak pracujesz, na przykład ostatnio mieliśmy takie zajęcia i, i serio jestem tym zajarana, żeby szukać sobie swojego własnego. To jest bardzo też custom-made, czyli idziesz przez ten kurs, jest grupa i nauczyciel, ale ty szukasz swoich metod, czyli na przykład szukasz sobie swoich, swojego remedium na jakieś słowa, które będziesz w stanie sobie powtarzać w medytacji czy w oddechu, kiedy się wkurzysz, no nie? Albo kiedy coś cię striguje. Ja mam na zasadzie puść. Ja sobie często powtarzam pójść, albo to minie, i to mnie przywraca jakoś, to mnie gruntuje w teraźniejszości. Okej, okay, ile to trwa? Ile czasu? Jakie, jakie to jest zaangażowanie czasowe? Wiesz co, znowu no jest pewnego rodzaju, ale też wydaje mi się, że wszystko co zostawia, jakiś ślad musi być. I właśnie o to chodzi, żeby było, więc kurs trwa 8 tygodni. Ale i, i to są na przykładowo, ja mam poniedziałek 3 godziny. Więc takie 3 godziny twardo masz zaangażowane na sam kurs przez te 8 tygodni. Trzy ale... 3 godziny, 3 godziny tygodniowo kursu, ale homework. Wiesz, ducha jest, no nie? Musisz robić homework. Musisz codziennie godzinę poświęcać na coś. Na przykład, jeżeli jest praktyka bodyscanu, wiadomo, też nie udawało mi się zawsze tą godzinę poświęcić, ale starasz się po prostu, no i też w ten sposób yy, oczywiście nasz nawyk kształtuje się dużo dłużej niż przez 8 tygodni, ale jesteś w stanie gdzieś tam to zaczynać wplatać w swój dzień i po prostu realnie mi to w takiej praktyce medytacyjnej bardzo dużo robi po prostu widzę, że tą uważność można wrzucić w życie wtedy, kiedy nie muszę siedzieć. Czyli kiedy idę do ciebie, na przykład stałam i czekałam tutaj, nie stoję w telefonie, tylko na przykład sobie ruszam się w jakiś charakterystyczny sposób, albo po prostu sobie oddycham, jakoś tak się uziemiam. Jesteś w tym miejscu. W Jestem jesteś. w tym miejscu. I właśnie chcę być w tym miejscu, chcę się osadzić, uspokoić głowę, zwrócić uwagę, nie wiem, na drzewo, jak gdzieś tam się rusza, czy coś szumi. To jest uważność osadzona w życiu. I wydaje mi się, że dzisiaj, w tej dobie, że ludzie nie mają czasu. Chociaż wydaje mi się, że 15 minut każdy znajdzie w ciągu dnia. I tutaj bardziej kwestia, jak się czuje w tej medytacji. Ale 15 minut każdy znajdzie, żeby usiąść. Mam wrażenie, że bardzo dużo czasu poświęcamy na samo to myślenie, że jesteśmy w tak. takim pędzie. A tak właściwie, jak ja ostatnio miałem taki dzień, że wiedziałem, że muszę zrobić rzeczy jak najszybciej i zrobiłem te wszystkie rzeczy w 3 albo 4 godziny i później siedziałem i mówię, tak kurde, no co tak. chodzi w ogóle? Skąd ja mam tyle czasu? I to też jest magia poranka. Ja nie wiem, jakie ty masz, ale dla mnie właśnie zazwyczaj takie rzeczy trudne, coś, co mam na swojej liście, bo też często sobie, zazwyczaj każdy dzień zaczynam od wypunktowania, co muszę. Wiem, że to tak brzmi wszystko po prostu jak, że wszystko jest takie perfekcyjne, ale mam taką listę i piszę to ręcznie. I chodzi mi tylko o to, że zachęcam, żeby pisać ręcznie, ogólnie. Pisanie dziennika jest super, ale w ogóle jakkolwiek możemy, to starajmy się coś zapisywać ręcznie. Przy okazji robimy sobie dobrze dla mózgu, nie? I pisanie takiej Najlepiej listy... Najlepiej ręką. Do góry nogami <laughs> i foglując, nie? Ale chodzi o to, że sporządzanie takiej listy też... Po pierwsze uzmysławiam i że czasami przeceniam to, ile rzeczy mam. A jeżeli mam ich rzeczywiście dużo, to też potrafię jakoś wartościować to sobie na zasadzie esencjalizmu. Co jest rzeczywiście ważne dzisiaj? Jaki mój, jest mój priorytet? I nie możesz skończyć dnia bez zrobienia tej rzeczy. Czas, chyba, że Właśnie też nie do końca. Bo właśnie chodzi o to, żebyśmy ludzie byli dla siebie łaskawi na zasadzie, co się stanie, jeśli, czy świat się zawali, jeżeli przerzucę to na jutro, bo nie mam zasobów. Wiesz, o co mi chodzi, że sama jestem w stanie też ocenić i jakoś swoim rozumem ocenić, yy, podjąć decyzję, co jest ważne, co jest mniej. Natomiast ta lista zawsze pomaga mi jakoś, wiesz, ustawić to, że widzę, że mam na przykład okno 15 czy 30 minut na tą medytację, bo jak sobie myślę tylko o tym w głowie, to zazwyczaj wydaje mi się, że jest dramat, że mam tyle zajęć, że już nic nie, nie wsadzę w to, nie? A też no, myślę, że w taki sposób żyjąc. No mocno żyjemy na autopilocie i przeoczamy wiesz, fajne rzeczy, spontany i, i bez sensu. No bo wydaje mi się, że. Jezu, no ale to, to jest chyba życie, nie? Właśnie takie życie, życie, w którym masz też ten czas i tę przestrzeń na to doświadczenie. Doświadczenie. Mhm. Doświadczenie, spędzanie czasu ze sobą, zastanawianie się nad tym. Bo, bo też jak żyjesz w takim pędzie, to nie masz czasu się zastanowić nad tym, gdzie idziesz, tylko po prostu Po co, co, co ci to wszystko, nie? I też, też tam byłam i lubię o tym wspominać, bo oczywiście, że jestem cały czas gdzieś tam w drodze, nie chcę powiedzieć doskonalenia się, bo. To Wszyscy mi się jesteśmy z w drodze. Wiesz, takim performingiem, ale po prostu życia tak, jak lubię, jak chcę, co mi daje fan. jak najmniej czegoś z musizmem, jak najmniej takiego poczucia, że wstajesz rana. Myślę, że każdy to miał pewnie w swoim życiu, że o Boże, znowu coś muszę, takie wiesz, wypicie kawki na zasadzie, że jest, jest ok, jest fajnie, jest świeci słońce, jestem zdrowa. Staram się to wdrażać i właśnie przez to, że Gdzieś tam sobie planuję swój dzień i, i na przykład mam to moje nieruchomy czas na, na medytację, czy na spacer, czy na jakąś taką praktykę dla siebie, to wydaje mi się, że to tak uzdrawia to wszystko. No tak. i sama ta zmiana perspektywy, o której rozmawialiśmy odnośnie stresu, na przykład przed wyjściem na scenę, to też, bo, nie, bo ja do tej pory myślałem, że jeśli coś mi nie pasuje, to ja muszę to zmienić. Wrzucić ze mm -hmm. swojego życia i zamienić czymś, co będzie mi pasowało. A teraz doszedłem do takiego momentu, gdzie ja rozumiem, że jeśli coś mnie stresuje, to ja się stresuję tą rzeczą. I że tak właściwie ja mogę zmienić moje podejście do tej rzeczy i ona nie będzie mnie już stresowała. Też... Mogę rozbić ten Stres na czynniki pierwsze, zastanowić się, skąd mm -hmm. ten stres się bierze, rozwiązać każdy z tych problemów po kolei to już nie będziemy stresowało. Więc to nie jest tak, że ta rzecz jest zła, tylko moje podejście do tej rzeczy jest zła I tak się nawet mawia, nie? że to nie rzeczy cię stresują, czy jakby to, to jakie widzimy, albo chyba kto to powiedział taki mądry, kto napisał, czy Stary Człowiek i może? Nie mam żadnego pojęcia. Ja jestem słaby w polskim media. Ktoś, autor, w każdym razie właśnie powiedział, Mark Twain, chyba mm -hmm. napisał, w każdym razie, że martwiłem się o tyle rzeczy i 90% się nie zdarzyło, nie? albo stresowałem się. No, bo co nas zazwyczaj stresuje? Na przykład przed takim wystąpieniem, projekcja, jak zostanę przyjęta, czy, czy to w ogóle będzie aprobata, czy ktoś się uśmiechnie, czy będą brawa, czy w ogóle. Czy dam radę, czy się nie I Teraz tylko praca z tym może ci pomóc. I znowu, też nie jestem ekspertką, bo zawsze się stresuję przed wystąpieniami, ale jakaś taka praca na zasadzie: no, nawet jeśli ktoś cię oceni, to co jak to wpływa na twoje życie. Czy, coś się zmieni? czy to coś zmieni w moim życiu, czy to spowoduje, że bliscy, którzy mnie kochają, czy wiesz, nie. To jest właśnie takie to i dzięki temu właśnie z taką pracą z umysłem możemy znowu poprzez tą rezyliencję, odporność na stres, przemienić ten dystres w ten eustres na przykład. Nie, że fajnie, mam zajawę, pójdzie jak pójdzie, robię co mogę, daję z siebie wszystko ale sołot, jeśli mi nie pójdzie. Druga sprawa to trzeba dosypiać na pewno, bo, bo często człowiek się stresuje i okazuje się, że tak naprawdę się nie stresuje że danym wydarzeniem, tylko po prostu jesteś niewyspany i brakuje ci siły. Niewyspanie to jest w ogóle wiesz. Iluzja później wszystkiego, co złe, bo nie wiem, jesteś głodny, chodzisz, podjadasz, jesteś niewyspana. Jesteś nieznośna, nerwowa, impulsywna, jesteś niewyspana. Poznawczo po prostu nie potrafisz skleić żadnej myśli, jesteś niewyspana. I rzeczywiście też, no o Darii już wspominaliśmy, ale nie ma. Elementów w życiu, a powiedzmy, że no gdzieś tam skupiam się w swoich działaniach na mózgu, gdzie ten sen nie byłby kluczowy. W kontekście zadbania o zdrowie psychiczne, w kontekście zadbania o wiesz, hamowanie neurodegeneracji, no, te, ten beta amyloid, który gdzieś tam się w tym mózgu odkłada. Dzisiaj wiemy, że w mózgu mamy układ glimfatyczny, czyli takie czyściwo, które się włącza i w którym chłonka i limfa przepływa przez mózg tylko kiedy adrenalina jest nisko. Czyli kiedy śpimy. Tylko, teraz, wtedy. tylko wtedy. Musisz spać i teraz to różnie jest. Mówi się, że w fazie snu REM czy NREM. Ostatnio czytałam badania, że w REMie, czyli w fazie szybkich gałek ruchów ocznych, kiedy śnimy, ten, ten układ działa, ale to też nie przeceniałabym. Wszystko jest ważne. I w jednej dzieje się to, w drugiej to. Natomiast rzeczywiście okazuje się, że bez tego snu no, no wszystko leży. 5-6 godzin to już mówimy, że to jest deprywacja i jest za mało. Ale znowu też... Yy, nie triggerujmy się i nie róbmy sobie tego... Mm... Takiego napięcia związanego z bezsennością i z tym, że za mało śpię, bo okazuje się, że jeszcze mogę mieć odczucie, mogę sobie to potęgować. nie? Czyli spa nie spałem pięciu godzin. Tak, jak te zegarki nie potęgują, tak. że, o, źle spałeś tak. i teraz będę się źle czuł, bo I zobaczyłem na zegarku. Ja nie że śpię zres... na przykład, tak, mam zegarek, bo lubię sobie patrzeć na ruch czy coś takiego i nie wiem, widzę, że się dzisiaj nie ruszałam, to idę, ale nie śpię w zegarku, bo rzeczywiście to mnie w pewien sposób trigerowało, że dzisiaj sen nie był doskonały, ale ja się czuję spoko. I pewnie jesteś osobą, która lubi obserwować numerki i spe specjalnie to sprawdza. Przez... Lubię obserwować numerki. Zazwyczaj mam tak, kiedy Robię sobie na przykład teraz, nie wiem, jakiś tam challenge, robiłam czy biegowy, czy, czy zresztą też mapę tu mam, ale zgadzam się z ludźmi, którzy mówią, że muszę się też nad tym zastanowić, na ile nas to nie zniewala, nie? na ile jeżeli już wiem, że mam taki nawyk tego ruchu i chodzenia, to jestem ciekawa, czy jeśli nie, chociaż nie, no, mi się daje, że ja zawsze wyjdę na ten spacer, ale lubię sobie spojrzeć przykładowo, jaką tam mam, wiesz, nie wiem, czy dzisiaj ruszyłam się 6 tysięcy kroków, czy, czy 10, staram się te 10 tysięcy wychodzić. Czy ty praktykujesz jakąś muzykę do uspokajania się? Tak, ja jestem z tych alternatywnych wiesz, kręgów. Wychowałam się na hardcore punku, na, na muzyce takiej hardkorowej, nawet. Wydaje mi się, że to była metalowa. Generalnie na takim hardcore punku myślę najbardziej, więc to jest muza, która mnie naprawdę uspokaja i jakoś daje upust moim emocjom. Uspokaja ci to? Uspokaja mnie Ciekawe. to, no. Wiesz co, powiem ci, że ja ogólnie też lubię R&B, lubię rap, lubię jakiś stary hip-hop, lubię muzykę jazzową, ambientową, lubię też, wiesz, no, audio river, te sprawy, więc lubię sobie pójść na taką imprezę i posłuchać w ogóle takiej muzy, ale rzeczywiście czuję, że jak jestem zestresowana czy napięta to włączam sobie swoje jakieś, jakieś, jakieś hardcore punki, czy no po prostu tego rodzaju muze i to, to mnie luzuje. To jest bardzo ciekawe. Ja, ja kompletnie... Też słucham szybkiej muzyki, ale szybka muzyka mnie bustuje. Ja dzisiaj przed tym mm -hmm. podcastem puściłem sobie buddyjskie klimaty ostatnio. Znalazłem taką playlistę na Spotify'u i tak puściłem sobie, bo nic innego mi się nie podobało. Mam takie dni, że testuję kilka rodzajów muzyki mm -hmm. i coś mi nie wchodzi, to mi nie wchodzi, to mi nie wchodzi. Wpuściłem to, to mi zaczęło wchodzić. Minęło tak z 10 minut i tak nagle patrzę, kurde, ale jestem spokojniejszy. Ale to górę. też, za, właśnie, okej, okay, bo jeżeli chodzi o uspokojenie, to ja lubię sobie puszczać, też mamy takie buddyjskie sutry... Y, 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 mam takie swoje, wiesz, uspokajające kawałki sobie włączam taką relaxing music, czy właśnie jakiś ambient, czy lubię bardzo indie, lubię też, jak to się nazywa, czekaj, jak się nazywa... Lofi, bardzo lubię muzykę Lofi. Lofi. Tak, by do pracy, do takiego działania kreatywnego, ale jeśli mam coś do przekminienia, albo jestem jakaś napięta, to taka muzyka daje ujście jakby moim emocjom, czuję, że ja z tym coś upuszczam z siebie, nie? Więc to gram sobie, więc jestem w, tych, w tej alternatywnej muzyce. myślę, że cały czas zakorzeniona i to gdzieś jest taki mój core, ale właśnie lubię, właśnie. właśnie lubię właśnie lubię low fi lubię też taką muzeczelową. Yy, natomiast nie do końca mam tak, że ona wprowadza mnie w jakiś taki stan transowy, czy stan, który pogle, pogłębia moje flow, bo też jest dużo na ten temat. On yy, się tego deep work music. Tak, mhm. więc ja u siebie tego nie zauważam. Chyba, że rzeczywiście jestem już w tym flow i fantastycznie miałam tak trochę z pisaniem książki, że sobie coś zapadałam, co lubię i to mnie jakoś tak wiesz, ale w momencie, w którym zaczynam. Lubię mieć taką ciszę-ciszę. Rzeczywiście... Jak się trzeba na czymś na maksa skupić, to tak. nawet muzyka rozprasza, tak, nie? Tak, tak, tak. Bo albo sobie gdzieś tam przytupię, czy coś tam sobie już myślę, mój mózg gdzieś wiesz, też y, pamięć dźwiękowa, taka związana z, z, z tą muzą. Więc zdecydowanie bardzo custom made do tego podchodzę, do dnia, do, do tego jaki mam flow. Jeszcze chcecie zapytać o nawyki. Czy ten. Mówiłaś, że nawyk się nie tworzy w ciągu 8 tygodni? Ja w ogóle się z tym nie zgadzam, że on się w ogóle. Czyli... na jakiej podstawie się określa, ile może się stworzyć nawyk? To jest bez sensu w wiesz, ogóle. To, były takie badania, które gdzieś tam mówiły, że 100 coś dni, czy 200. 21... To jest, było... to jest mit. To już też w ogóle jest taki wiesz, bajtowy. No coś, co wchodzi ci w pewnym stopniu nawyk jest coś, co powtarzasz. Ale to jest trochę totalnie su subiektywne, czy coś ci się uda czy nie. No więc... właśnie też mi się wydaje, że to jest trochę ciężkie do pomiaru. To jest na zasadzie tylko jakieś ankiety, czy po prostu arkusza, kiedy człowiek mówi subiektywnie, czy coś, wiesz, sprawia mu trudność, czy nie. Ja widzę, że coś jest u mnie nawykiem i w ogóle działanie nawykowe. Z... Z jakby z tego rdzenia to jest coś, co robisz trochę odruchowo, automatycznie, na co nie musisz poświęcać jakby swojej takiej uwagi, percepcji i jakiegoś takiego zakorzenienia poznawczego. Czyli że Muszę się do czegoś zmuszać. No, nie, nie, nie. Ja mam nawyk, że piję rano wodę i wychodzę z psem. Nie myślę o tym, czy mi się chce, czy nie chce. Nie zadaję sobie w ogóle takiego pytania. My się na przykład. Dokładnie. I to jest Twój nawyk, no w ten sposób. I yy, lubię sobie pracować nad nowymi nawykami, ale też właśnie wczoraj mówiliśmy o tym w kontekście tej akcji Dopamina, żeby nie zarzucać się. Jeśli chcemy zbudować nawyk, to dla mnie metoda kaizenowa, czyli małych kroków. Powolutku. Jeden nawyk jakby tak scalam sobie z drugim. Czyli to jest, no nie wiem, tak jak nie wiem, zaczynasz trenować i zaczynasz dbać o Michę, to sobie jakoś to łączysz, że jak wychodzę na trening, no to sobie robię coś zdrowego do jedzenia. Asoc asocjacyjne. Uczenie asocjacyjne. dokładnie Dokładnie, tak. Więc te nawyki lubią sobie chodzić parami i nigdy nie zarzucam się czymś, co jest, wiesz, jakiś milestone wielki, że ja napiszę, znowu, odniosę się do, do pisania. Zawsze myślałam o rozdziale najdalej. O tym, że usiądę i dzisiaj napiszę może jeden rozdział albo pięć stron. Nigdy nie robiłam sobie wizji, że dzisiaj napiszę ileś tam, coś, co jest dla mnie trudne, bo to już powoduje, że ci się odpala twoja emocjonalność, przerazisz się i ci się po prostu odłączy. Ale często kontynuowałaś dalej. Często kontynuowałam, kontynuowałam dalej yy, i mam dokładnie tak samo z bieganiem. Wychodzę, wychodzę. Kiedyś planowałam, że na 80 km, to po trzech już już nie chciałam, a jak po prostu wychodzę i biegnę z Flow. Minimum na przykład mam te 3-4, ale ja po prostu to puszczam i czuję, że jak nie robię sobie takiego górnolotnego wyniku, to jest mi dużo łatwiej. I jeszcze jest takie coś, o już tyle przebiegłam, to jeszcze, jeszcze tak, kawałek. Tak, 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 że radę. w ogóle tak jest, jest tak fantastycznie, no to, jest, to wydaje mi się, że to jest taką troską o siebie. Ja, ja po prostu nie lubię się tak triggerować. Muszę mieć bata jakiejś mobilizacji, ale staram się wyznaczyć sobie ten cel realny, tak żeby mnie nie zmiótł, że później pod koniec dnia, wiesz, zbieram szczękę podłogi. Dobra, kończmy. Super podcast nagraliśmy, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę... Mam taką nadzieję, dziękuję. Mega mi się z Tobą rozmawiało. Um, gdzie ludzie mogą Cię znaleźć w internetach? W internetach mogą mnie znaleźć na Instagramie, gdzie tam staram się... Um... Popularyzować naukę i robić to tak yy, lifestyle'owo, wydaje mi się, dr. Jo, Joan Podgo, Podgorska. Mam też bloga www.joanpodgorska.com, ale to jest bardziej takie miejsce, które yy, zbiera wszystkie podcasty, w którym była myślę, że Twój też wrzucę. W sensie linki, jeśli ludzie by chcieli posłuchać, jest też kilka artykułów. No i mam nadzieję też wielką. A, w niuansie, tak. Mam swoją audycję, Podgórska ogólnie, strasznie się z niej cieszę, bo tam mam okazję zapraszać mądrych ludzi i sobie z nimi podyskutować, i to, to jest dla mnie super, i też uczę się. Tak, i to też z fajnymi ludźmi, którzy znają się na rzeczy jakby w fajnym miejscu. Bardzo lubię, bardzo to tak czuję, że to jest taki dar od losu. No i teraz, tak jak wspominałam, popełniłam pierwszą część, bo dodam, że to jest pierwsza część książki, druga będzie pewnie za jakiś czas. Czyli to pierwszy tom, tak jak Pierwszy was. tom, bo nie, nie dało się. Tak czułam, że się nie da, ale też nawet chyba nie chciałam. Ile stron będzie więcej? Między... Jeszcze, jeszcze nie wiem, bo jeszcze czekam na redakcję językową. A plus, na... plus minus? Tak myślę, że około 300 coś. Chciałam to rozdzielić na dwa tomy, żeby tak. Zostawić coś z jakimś sensownym podziałem i myślę, że to będzie okolica końca września. Zobaczymy, cieszę się, fajnie dam mamie, coś materialnego. <grystanie> Super. Gratulacje, to Bardzo jest ogromne dziękuję. osiągnięcie, moim zdaniem, napisanie takiej książki. I pewnie się jarasz na maksa. Jaram się, bo mogłam trochę okiełznać ten chaos, ale nie ukrywam, yy, podziwiam wszystkich pisarzy. Dla mnie to był podkrew i łzy. Jeszcze, jak masz jakieś inne zadania i, i chcesz dowodzić na innych obszarach, to, to tak. Yy, Książkę dedykuję już teraz mojemu mężowi, który po prostu był ze mną i widział, co ja wyprawiam, mówiąc 48 razy, że ja to pier. Nie piszę, nie chcę, po co to komu, więc yy, wytrwałaś tak. Książki o dyscyplinie, które najlepsze czytałem, to są książki, które e, opisują to, jak pisarz pisze. To, to są najlepsze książki to. o dyscyplinie, bo to jest najtrudniejsze po prostu siedzieć i wy, 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 wyrzucać z siebie te myśli, cały czas siedzieć, być skupiony i cały czas pisać. Myśli przechodzi ci przez głowę masa, nie? A teraz weź to, przelej na papier i jakoś sensownie nadaj temu jakiś kształt, żeby ktoś to zrozumiał, więc. Podziwiam, gratuluję wszystkim, którzy, którzy piszą książki. Dla mnie to, było, to była fajna przygoda. Zbieram się do drugiego tomu, ale na razie jestem wiesz w tym, co teraz. sobie gadam, opowiadam. A i jeszcze też zapraszam na SWPS, jeśli ktoś jest zainteresowany. Prowadzę tam zajęcia z neurochemii na psychosomatyce i somatopsychologii i też na takim kierunku psychologia długowieczności. Super. Ja bym pociągnął to jeszcze, ale wiem, że musiał żyć, więc musimy kończyć. Dzięki, bardzo Przemek. Dzięki. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19. Pozdro!